Dało się, jest, jest, teraz będzie dwóch nadających, jest. Halo, cześć, cześć Achim. Siema. 3 minuty obsuwy, ale podołaliśmy. Okej, okay. Musieliście tego słuchać przez 3 minuty, ale jest, wszystko działa. Więc oficjalnie już teraz można powiedzieć, że zaczynamy nadawanie standardowo z problemami technicznymi. No ale co by to było, gdyby nie było problemów technicznych, byłoby uroku, nie? I tej nieprofesjonalności, która jest w nas. Dobra, to może się chłopaki przedstawicie. Achim. To dajmy pierwszeństwo naszym nowemu gościowi. Achim, 24 lata, urodzony w Jastrzębiu Zdroju, zamieszkały w Katowicach, żonaty. O nie, i teraz wszystkie dziewczyny buu i właśnie wyłączył odbiorniki. No, żartował, tak naprawdę jest bardzo przystojny i nie ma żony. Czy masz jednak? Nie, mam. Żona słucha, więc nie mogę tak powiedzieć, że nie mam teraz. Kurczę, no patrz. Pozdrawiamy żonę, dziękujemy za cierpliwość, że wypuściłaś męża na tą godzinkę, dwie albo i trzy. Bo go wcale już nie oddamy, też tak może być. Może tak być. Dobra, to tak w skrócie, bo to jest druga audycja i żebyście wiedzieli, co to jest i co macie w uszach, to są Radioaktywni na ostrym dyżurze, to jest nasz drugi odcinek i idea tej audycji jest taka, że jesteśmy tutaj dla was, po to, żebyście sobie mogli zadzwonić, pogadać z nami o Bogu. Najlepiej po ludzku, czyli nie kościelnym językiem. A dlaczego to robimy? No bo wydaje nam się, że znamy tego Boga osobiście i coś możemy wam o nim powiedzieć. Jak nie będziecie dzwonić, to będziemy sobie gaworzyć między sobą, ale zdecydowanie lepiej było, jakbyście zadzwonili, a możecie to zrobić za pomocą telefonu 222-195-159. Albo Achim, wiesz, jak jeszcze można to zrobić? Tak, można zadzwonić na enklawa.net na Skype'ie. Tak, albo nawet na odwyk.com. No. Nie wiem, dlaczego na odwyku się nie włączyło nadawanie. To już tutaj nasz wielebny Martin może tu wiedzieć, że jest usterka techniczna, bo nadawanie na odwyku się nie włączyło, więc musicie wejść na czata na enklawę wyjątkowo, bo na odwyku go nie widzimy. No i możecie nam napisać, czy wszystko dobrze słychać, czy podgłośni, czy ściszyć muzyczkę. To już taka techniczna chwila. I co? No i zaczynamy, nie? Tak. Zaczynamy. Jak najbardziej. Ja zacznę fajnym tutaj komentarzem z czata, bo 7771 napisał, że pierwszy odcinek mi się bardzo podobał. Powinniśmy teraz dżingla mu czy jakieś oklaski. Brawo! Brawo! Brawo dla słuchaczy za cierpliwość. Brawo my. Tak. Może następnym razem jak wieczorynki trochę wcześniej zejdą za anteny, to będziemy mogli, wiecie, to od razu wystartować, a nie z 3-minutowym opóźnieniem. No, ale nie będziemy narzekać na kolegów prowadzących tutaj na antenie, którzy nie chcieli opuścić jej, tak im tutaj dobrze było. Nam też tu będzie chyba dobrze dzisiaj, nie? Mam nadzieję, że wam też. Dobra, to co chłopaki? To co, nadajemy dzisiaj w ogóle takie męskie grono bez Karoliny, która gdzieś pojechała na koncert i nie ma jej tutaj z nami. Co to za koncert? Pianistka. Na pianinku coś gra, ale jaki koncert to nie wiem. Powiedziałam. No dobra, bo słuchajcie, bo to jest audycja, w której jest wielu prowadzących, jak ostatnio liczę, to chyba z 7 albo 8 nawet. I będziemy się zmieniać, a po to, żebyście się nie znudzili tą audycją, żeby co tydzień było coś nowego, żebyście mogli konfrontować się z różnymi wizjami Boga, które mamy. Achim na przykład kiedyś... O, Achim, właśnie, to powiedz coś o sobie. O tym, jak a skąd w ogóle wziął się u ciebie taki pomysł na szukanie Boga i jak to u ciebie było? No, bo ludzie nic o tobie nie wiedzą jeszcze. No właśnie. Ja zacząłem w sumie z łatwego gruntu, bo w moim domu się tam Boga zawsze szukało, więc miałem łatwiejszy start i taką wizję tego, że jednak ktoś na nas tam z góry patrzy, nie? Byłem świadkiem Jehowy, więc tam byłem za pan brat z tymi kociarz tematami. Kociarz alert, słyszeliście, mamy kociarza. Pierwszy świadek Jehowy były na antenie w odwyku. Do czego to doszło? No właśnie. Ale za długo nie zabawiłem u świadków. To ile byłeś lat świadkiem? Rok. Świadomie. Rok świadomie, to ile miałeś lat, jak przestałeś być? Wiesz co? Z 14, 13. No. Czemu przestałeś wtedy być świadkiem? Właściwie rodzice zadecydowali, że przestałem być świadkiem, bo przestali uczęszczać na zebrania. Co w sumie w ostateczności wyszło na dobre. Okej. Okay. Czy nie żałujesz, że już nie jesteś? No, nie żałuję. Nie żałuję, bo to doprowadziło do fajnych rzeczy, aczkolwiek okres odgrzebywania starych śmieci był bardzo długi.
No i w końcu dotarłem tutaj i się cieszę z tego bardzo. No, a powiedz mi, gdybyś miał możliwość wyboru, cofnięcia się tak w czasie, nie? To wolałbyś startować z pozycji były świadek czy były katolik? Były świadek. Mimo wszystko. Troszkę mniej tych takich historii, których nie rozumiem, których nie ma w Biblii, jest u świadków. Mimo wszystko. Jednak troszkę mają bardziej biblijne podejście, no i to jest fajne. Okay. A zresztą są fajnymi ludźmi. To nie jest tak, że oni są jacyś, nie wiem, mega zboczeni albo nie wiadomo co. Całkiem fajni ludzie. Natomiast no, jest tam parę rzeczy, na przykład takie troszkę zaniżanie wartości Jezusa, które no, nie są zbyt fajne, nie? No to słuchajcie, no to jak macie pytania do byłego świadka, no to dzwońcie 222-195-159 albo enklawa.net i możemy go tutaj pomaglować, skoro macie taką okazję, bo rzadko się trafia były świadek, nie? I to jeszcze na antenie, na żywo. Tak, tak. Specjalnie dla was. Musicie mnie trochę rozgrzać, bo pierwszy raz w życiu nadaję. Jestem troszkę spięty, mam kieliszek wina obok siebie, który mam nadzieję troszkę mi pomoże. Pijesz na antenie, to jest odwyk. Jak możesz pić na antenie? No i właśnie, to jest ta ironia odwyku. To jest odwyk od świadków Jehowy. Dokładnie. Od świadków. A chodziłeś tak ze strażnicą? To jest strażnica, jakby ktoś nie wiedział, to jest taka gazetka propagandowa świadków Jehowy. Nie chodziłem. Na szczęście. Stałeś, tak? Wiesz, tak na ulicy tak i tam rozdawałeś? Nie stałem, po rodzinie rozdawałem, to był mój poziom. Jak rodzina reagowała na to rodzina, że im wciskałeś ten strażnicę? Czytali i wyrzucali. Makulatura. Nic więcej. No. Nie mają fajnych zdjęć, może dlatego. A ty czytałeś? Czytałem, ale nie czułem tej mocy, nie? Którą poczułem potem. Jak już się pomodliłem do Jezusa, to wtedy była ta moc, nie? A z gazetek ona nie płynęła, więc mnie nie wciągnęło. Co to znaczy poczułeś moc? Co to ma być? Luk. Wiecie, bo słowo ma być żywe, nie? Tam jest tak napisane, że słowo jest żywe i ja nie czułem, że to jest żywe, bo tak chodziłem, ale służyłem swoim życiem, nie? Czy właśnie ścina potem jest martwa, potem się robi z tego papier i jest martwe słowo. No, dokładnie. Co znaczy żywe słowo? To znaczy, że ono działa, nie? W człowieku. A takie słowo, które nie ma ducha, nie działa. I to słowo miałem wrażenie, że nie miało ducha. Teraz z perspektywy patrząc, wtedy nie wiedziałem, o co chodzi, bo byłem zbyt mało doświadczony w tym szukaniu, nie? Mhm. Okej, okay. Spoko. No dobra, mamy parę tematów. Jak nie będziecie dzwonić, to sobie będziemy tutaj gadać. Będzie nam bardzo przyjemnie, ale fajnie by było jednak, byście zadzwonili i zaproponowali jakiś swój temat. I będziemy sobie tutaj gadać. Tomek, masz podobny jakiś fajny temat na dziś. I to nawet o podobny trochę do życiorysu Achima, nie? Bo dotyczy zmian. Tak, tak. Ja mam temat na dzisiaj, ale może jeszcze chwilę się wstrzymam, bo póki mamy tutaj temat Achima na tapecie i możemy zadawać pytania, to ja może takie pytanie mam. Ale on pierwszy raz na chcesz go dręczyć, tak? Dobra. Nie, ja zacieram ręce. Dręczcie mnie. Ale to jest takie przyjacielskie pytanie, bo ja akurat mam tutaj po sąsiedzku też taką rodzinę świadków Jehowy i pewnie może nawet gdzieś się z nimi zetknąłeś, bo oni chyba tam gdzieś w okolicach Jastrzębia mają swoją, że tak powiem, kwaterę. Natomiast nie to jest ważne. Chciałem zapytać, czy jak wiesz, porzuciliście tą organizację, to czy oni się od was odwrócili? Czy zostaliście takimi czarnymi owcami? Wiesz co, to różnie było. Też słyszałem historię właśnie, że ludzie po prostu ze sobą nie rozmawiają po takich sytuacjach. Natomiast w naszym przypadku chyba tak nie było. Czasami tata mówi, że po pamiątce, jak nie uczestniczą w pamiątce, to przez dwa tygodnie chodzą obrażeni, ale tak to raczej się nie było, nie ma takiego odcięcia, nie? Bo to trochę tak jak w katolickim kościele, jeśli się tam nie uczestniczy w mszach, ale się nie jest ekskomunikowanym, no to jest wszystko w porządku, nie? Moi rodzice nie byli wyrzuceni z organizacji, więc teoretycznie
jak najbardziej można z nimi rozmawiać i tak dalej. Nie ma jakiejś takiej polityki, żeby nie rozmawiać, nie? Nie dostali bana, że po prostu... Nie, no to właśnie nie było bana, więc bez bana można spokojnie się komunikować z takimi osobami. Okej, dobrze. No to w takim razie ten, żeby ci już tutaj nie męczyć cię w twoim premierowym odcinku, może powiem tylko króciutko, że mój temat, który chciałem dziś poruszyć, jest, brzmi tak, obawa przed zmianą. I trochę nawiązać chciałem do tego, co Martin nagrał ostatnio, nie wiem, czy słuchaliście, taki krótki nowy odcinek na nowej stronie Odwyku. I powiem wam, że bardzo mnie to zainspirowało, bo rzeczywiście chyba... O czym był, bo nie każdy słuchał, a słuchacz... A, to nie, to powiem tylko taki wniosek jakby mój, a co do szczegółów, to każdy niech sobie przesłucha, bo każdy może mieć swoje wnioski. Natomiast jeśli o mnie chodzi, to zainspirował mnie do, powiem krótko, ruszenia dupy z miejsca. Bo rzeczywiście łatwo się zasiedzieć, łatwo uwić sobie jakieś gniazdko, łatwo stworzyć sobie strefę komfortu, szczególnie w kwestii wiary, właśnie wyzwań, pewnej niepewności. I powiem wam, że zainspirowało mnie to, że już za długo, uświadomiłem sobie, że za długo siedzę już w takiej strefie komfortu i po prostu czas się ruszyć z miejsca. A z drugiej strony wiem, że jak dobrowolnie tego nie zrobię, to pewnie przyjdzie taki moment, że Bóg poruszy tym moim świecznikiem, więc lepiej, żeby to zrobić samemu. Okej. Okay. To ja już się boję. Nie wiem jeszcze, na czym te moje zmiany będą do końca polegać, ale na pewno jakieś super. Kroki wiary przede mną. Super. Może inkubator coś w tym. Tak, wiele się dzieje, wiele się zaczyna i wiecie, miałem takie różne kroki w życiu, łącznie z tym, że tam w pewnym momencie, mając 17 lat i po tym, jak się opowiedziałem za Jezusem, miałem w domu ciężko i bardzo nieprzyjemnie, no i spakowałem się i wyjechałem, no. Nie wiedząc, gdzie będę mieszkał, co będę robił. I to była zmiana taka naprawdę mocna i drastyczna, ale kurczę, z perspektywy była fantastyczna. I wszystkie zmiany, które gdzieś tam w życiu były, na początku wydają się trudne, wymagają adaptacji, jakiejś ciężkiej pracy, ale kurczę, zawsze summa summarum, patrząc, były super. Czyli ostatecznie zawsze na plus. Tak, jak będzie jakaś następna w moim życiu, to pewnie zadzwonię do tej audycji i powiem. Okej, okay. A tak z ciekawostek jeszcze możemy wam powiedzieć, że też mamy takie lęki przed zmianami teraz u nas z Tomkiem, ponieważ tworzymy coś takiego, co się nazywa inkubator dla programistów. Inicjatywa jest o tyle ciekawa i związana z Bogiem, bo robimy ją tak, że kiedy startowaliśmy z tym projektem, to powiedzieliśmy ludziom, że to jest chrześcijańska inicjatywa i chcieliśmy zobaczyć, jakie będą mieć reakcje. No i dużo chrześcijan się tam pojawiło, programistów, bo mamy chyba, jak tam naliczyłem teraz, to dwóch w inkubatorze i jednego na stałe tam, który już z nami pracuje. To będzie razem trzech. Ciekawe, znaczy, wiesz, czy Hubert, kod będzie bardziej święty, czy co? Znaczy nie, no, znaczy nie, ja bym nie nazywał tego chrześcijańska inicjatywa, ponieważ celem nie jest jakaś tam, powiedzmy, kwestia rozbudzania wiary u ludzi, którzy tam będą programować. Natomiast jakby zakomunikowaliśmy, że wartościami etycznymi, którymi będziemy się kierować, są te wartości, które czerpiemy z Biblii, nie? Okej, no wiadomo, że nie przyszli i nie powiedzieliśmy im, słuchajcie, naszym celem jest, żebyście wszyscy się nawrócili, nie? No, a na końcu kodu linijka komentarza ze słowem amen. Amen, nie? No nie, no to wiadomo, że nie taki jest cel, ale cel jest taki, żeby po prostu sobie z nimi gadać też, nie? Po prostu żyć sobie, fajnie będzie. Tak, nie musi to być temat tabu. Nie, nie ma tematu tabu. Mówimy o tym oficjalnie. Chcesz sobie z nami pogadać o Bogu, to właśnie tak jak na tej audycji, tak i na żywo, w sumie robimy to samo, nie? Chcecie pogadać z nami o Bogu, to zawsze możecie. Możecie nawet do nas maila napisać albo coś. Gdzieś tam kontakt pewnie się znajdzie na stronie. Tak jest. Grabix, wywołam cię z czata, bo piszesz, że się ostatnio przeprowadziłeś, czyli zmiana. Dajże coś powiedz na ten temat. Ja wiem nawet, że Grabix zmieniał pracę, bo do mnie dzwoni. To chodzi, Grabix, zadzwoń i powiedz o zmianach coś. A ty, Achim, ostatnio miałeś jakąś zmianę w życiu? Ostatnia zmiana w moim życiu. Taka fajna zmiana to było przeprowadzenie się do Katowic. Szalone z Jastrzębia do Katowic. Szalona przeprowadzka, zmiana pracy. I wtedy myślałem, że długo tam zostanę w Jastrzębiu, ale coś mnie popchało do Katowic i tyle fajnych rzeczy się potem wydarzyło. Między innymi was spotkałem i to, no, zmiana po prostu wyszła na dobre. To fajnie.
Jakie no, mieliście ale... takie najbardziej takie spektakularne zmiany, któreście się panicznie baliście? I czy to było przeważnie tak, że Bóg was do tego jakoś popchnął poprzez zbieg okoliczności, czy sami podejmowaliście ostatecznie decyzję o takim skoku wiary, nie? Że tak jak Assassin's Creed do siana, w którym są grabie. Zawsze się zastanawiam, czy był na przykład raz na 10 skoków do siana, tam nie ma grabi. To byłoby zabawne, nie? Ale tak będzie zginął. Ja powiem tylko tak, że często zmiany są takie, wiesz, dynamiczne, nie? Przychodzi myśl, ciach, nie? Coś robisz. I tak dopiero zastanawiasz się po chwili, o jacie, to już, nie? Co stało się? Coś się zmienia, coś się dzieje. Z czegoś tam zrezygnowałem, coś nowego się otwarło, ale już jest za późno, nie? Mhm. Chyba tak jest najlepiej, bo jak się długo człowiek zastanawia, to jeszcze się rozmyśli. Słuchajcie, przybywa nam tutaj, patrzę się na numerek uczestników na czacie i widzę, że on cały czas rośnie. Fajnie. Witamy wszystkich. No, już prawie jest z nami 50 osób na czacie, na żywo. Fajnie, cieszymy się, że tutaj przyszliście do nas. To miło. Ja się nie cieszę. Bo nie dzwonią, nie? Dokładnie. No, dzwonić tu. Raz, dwa, trzy. 222-195-159 enklawa.net. No, tak jest. Możecie zmienić nawet temat. Dobra. Słuchajcie, no to okej. Okay. Najbardziej spektakularne zmiany. Dajecie. Nasze? No. Nasze. Takie, że Bóg was popchnął, albo że ty zrobiłeś. Zmiany. Achim, ty jesteś przecież świeżo po ślubie. Świeżo. No chyba rok będzie za niedługo, nie? Tak. Powiedz ale... coś o tej zmianie. To tak się nie zjawiło. Ale ona nie była spektakularna, bo wspominałeś o tym, że lepiej zrobić coś szybko, bez zastanowienia. My się zastanawialiśmy 7 lat. Zastanawialiśmy w cudzysłowie. I potem ta zmiana nastąpiła. Ale czy było coś spektakularnego? No ja już o jednej powiedziałem. Czyli teraz chyba ja muszę powiedzieć, tak? Jakoś no, zdecydowanie. Wiecie co, ja mam taki stan, ja go zaobserwowałem u siebie, że jak jest taki czas pokoju, nie, że się nic nie dzieje, ja mam taką bardzo wysoką strefę komfortu, to się czuję niekomfortowo wtedy. Znaczy... No coś ty. No uważaj. Tak, ja mam coś takiego, że dla mnie naturalnym stanem jest stan kłopotów, nie? Czyli ja muszę sobie sam generować te problemy, dlatego wiesz, na przykład ja tak chętnie coś robię, bo dla mnie to jest jakieś... Tak, ja jakby mam taką potrzebę generowania, wychodzenia ze strefy komfortu, nie? Że ja muszę mieć te zmiany, bo jak nie mam tych zmian, to się dziwnie czuję. Nie umiem tego wytłumaczyć, nie? To jest takie, wiesz, jak jesteś uzależniony od adrenaliny, nie? Mhm. I masz taką potrzebę, żeby ciągle się coś działo, no to ja mam tak samo właśnie z tymi, nie że zmianami, ale właśnie, wiesz, no tak, to jest zmiana, nie? Czyli robisz coś, czego jeszcze nie robiłeś i nie wiesz, co tam będzie i to trochę się boisz, ale cię to ciągnie i to uzależnia też. I oczekujesz kłopotów, bo inaczej zmiana będzie nieudana. No, zawsze są kłopoty, nie? No, no tak. Nie, no to na przykład tak jak dzisiaj, nie? Słuchajcie, dzisiaj jak się robi taki inkubator, to trzeba gdzieś posadzić ludzi. No więc pojechałem po stół. O, to audycja zmienia się w wieczorynkę. Pojechałem po stół, no i okazało się, że stół kompletnie był w innych wymiarach niż tego oczekiwałem i musiałem improwizować, a inkubator otwiera się za 2 dni. Więc trzeba było mocno improwizować i coś zrobić. No i wiecie, to jest to wyjście ze strefy komfortu, że zawsze coś się tam posypie, nie? I że musisz liczyć na Boga, że Bóg to jakoś poukłada, nie? Jeśli Bóg nie pobłogosławi, to nic się nie uda, no. Ostatecznie mam tańszy i lepszy stół. Podoba mi się ten stół, który kupiłem dzisiaj. Myślisz, że jest lepszy? Myślę, że jest lepszy. Jak go rozłożyłem, to jest piękny. Ale nie mówmy o stole, to znaczy inkubatora, mówmy tutaj audycji. To są te szalone zmiany, które zachodzą w naszym życiu. Tak. Szalony stół składa się z raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć elementów. Plus nogi. Dobra. I nie ma ramy. Stół jest tak samo pokręcony jak my. Dobra, słuchajcie, to żeby nie gadać o stole. A, to wiecie co, ja coś powiem, bo to też było w tym odcinku Martina, że o Jezusie, że to był taki gość, który przyszedł na ten świat i kurczę, ciągle coś zmieniał, nie? No. Tu zmienił, tam kogoś żgnął, tam kogoś, wiesz, ochrzanił. Po prostu ciągle coś się działo, nie? Ciągle coś zmieniał. Mhm. Można by wręcz powiedzieć, że to był pan zmiana. Zgadzacie się ze mną? Pan zmiana? Człowiek zmiana. No, w sumie tak. Ale ani kropeczka nie mogła być wzięta jednocześnie, nie? Zmiana, ale w jakimś takiej ramie. To ja mogę o tym pogadać trochę bardziej, bo mi się wydaje, że właśnie pozmieniał i to dużo. To no możemy... Tak. O, rzucam temat. Czy
Jezus jednak tam sporo pozmieniał, czy nic nie pozmieniał. Tak rzucę temat. A konkretnie chodzi mi o to, że ostatnio jak sobie czytałem Biblię, to wyczaiłem coś takiego i tak nawet się zacząłem na tym zastanawiać, że zobaczcie, Żydzi, nie, dostali, czy w ogóle, patrzcie, jaka historia, tak w telegraficznym skrócie, jak ktoś nie znał, bo to jest temat taki fajny, a fajnie, żebyście mieli kontekst, nie? To w skrócie, jak ktoś nigdy nie czytał Biblii, to historia mniej więcej wygląda tak, że Żydzi to są największe łajzy ze wszystkich narodów. Najsłabsi, najgorsi i nikt ich nie chce, nie? Po prostu nikt by na tego kijem nie ruszył. No a Bóg stwierdził, że skoro są najsłabsi, to ja ich chcę, biorę, wykupuję. I wyciągnął ich z Egiptu, gdzie byli niewolnikami, wyprowadził ich stamtąd, uwolnił, nawet im pomógł trochę się wzbogacić w szemrany sposób, ale o tym to w innym odcinku. Dobra, w każdym razie wyprowadził ich ze złotem, ubogaconych kulturowo przez Egipcjan, na pustynię. I na pustyni zawarł z nimi umowę. A zawarł ją tak, że powiedział, słuchajcie, jesteście teraz wolni, jak chcecie, to ja mogę być waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Co wy na to? A wszyscy jesteśmy przerażeni, chyba chcemy, nie? No więc wysłali Mojżesza jako jedynego, lepiej ty idź z nim gadaj, bo on jest niebezpieczny. Wysłali go na górę, Mojżesz tam sporządził jak chyba jakieś dwie umowy, czy coś. W każdym razie przyniósł jakieś dwie tablice, zszedł na dół, patrzy się i co ci Egipcjanie, Izraelici robią? No już sobie zrobi jakiegoś innego Boga, nie? Cielca. No i się wkurzył strasznie. Znaczy, no w sumie to by ten sam Bóg, tylko żeby nie mieli sobie robić obrazów, no. Zrobili sobie Boga jako jako byka, nie? To był byk? Dobrze mówię? Jakiś byk, nie? Cielec, tak to jest nazwany, zdaje się. No to cielec, byk jakiś. Jakiś byk. No. Ze złotem błyszczą. Jakaś krowa, nie? W każdym razie Bogu się to bardzo nie spodobało. Mojżesz jak to zobaczył, mówi, no i nic z tego nie będzie, nic z tego układu nie będzie, bo oni już wszystko zwalili, już złamali warunki umowy, nie? I wziął i rozwalił tablicę, no, i powiedział, kapa, nic z tego nie będzie, no. No i warunki za złamanie umowy były takie, że Bóg rozwali ten naród. No i rozwalił potem, trafił nawet do niewoli i było kiepsko. No i tam, jak byli w tej niewoli, to dostali taką informację od proroka, że przyjdzie sobie jakiś gość, który zwie się Mesjaszem, który zaprowadzi nowe przymierze. Że te stare, no, się wypełniło. Warunki tamtego przymierza były takie, tego pierwszego, nie, czyli Starego Testamentu, tak jak my to nazywamy, że jak złamiecie warunki umowy, to macie przerąbane. No i Żydzi naprawdę mieli przerąbane. No i potem przychodzi Jezus i zmienia, i nadaje nowe przymierze. Więc pytanie brzmi teraz tak, że skoro stare było zła zerwane i Żydzi ponieśli konsekwencje tego złamania tej umowy i potem Jezus przychodzi ustanowić nową, to czy stara obowiązuje jeszcze dalej tych Żydów? Jak myślicie? Taką mam koncepcję na dziś. Dobra, to ja powiem może krótko. Ja pamiętam taki werset z Nowego Testamentu o tym, że Jezus przyszedł i wypełnił prawo, tak? Czyli wypełnił pierwszą umowę. Tak jest. Okay. Czyli przez to Bóg na partnerskich warunkach jako człowiek po prostu, wiesz, być z Bogiem. O, ktoś się włączył. Ja ktoś się włączył, głos. To poprosimy cię, żebyś na początku wyciszył sobie radijko, żebyśmy nie słyszeli echa, a Tomek dokończy myśl. No dobra. I teraz lekko się wybiłem, ale ja zapraszam cię, gościu, oddaję ci głos. Fajnie, że zadzwoniłeś. Fajnie, że mi oddajesz, witam was. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć o tym, o czym ty zacząłeś mówić, bo to jest dokładnie cytat z listu do Hebrajczyków. 8:8 się zaczyna. Jaka lokalizacja geograficzna jeszcze po tej lokalizacji geograficznej? Geograficzną? Nie no, ja sobie robię, bo tak dokładnie zawsze mi się podoba, jak się tak werset podaje. Tu nie, no, tym nie, no dobra, bo żebyście sobie to ogólnie... Ale się przedstaw najpierw, przedstaw się. Aha, jestem ten, te 4:7:1, Grzegorz. Cześć, Grzegorz. O, fajnie, cześć Grzesiu, fajnie, że zadzwonić. No i tak ogólnie on tam mówił o tym przymierzu, które dał tam na górze temu w tych przykazaniach. I czekajcie, bo no dobra, i że po prostu teraz to przymierze się kończy i zaczyna się następne, bo już nikt nie będzie uczył brata swego, bo każdy będzie wiedział, kim jest Bóg i będzie miał wszystkie prawa wpisane w serca i w umysły. No właśnie, i teraz jest pytanie, i że to przymierze, które się kończy, nie jest napisane, że się skończyło, tylko się kończy i będzie nowe.
teraz pytanie, kiedy będzie to nowe i czy już ono jest? Bo ogólnie każdy wie, że Bóg jest. Może mówić, że nie jest, że nie wierzy w Niego, ale tak naprawdę to nawet ateista wierzy w Boga. Czy w ogóle wierzy w coś tam, że ktoś istnieje. Tylko może się nie zgadzać na przykład z religią katolicką i wcale mi się nie dziwię, że są ateistami. I no, a jaką ty masz teorię? To ty pierwszy powiedz nam. Jak ty myślisz? Poczekaj, to podsumujmy na chwilę, tak żeby podsumowanie. Czyli może być, patrz, mogą być kilka opcji. Opcja numer jeden, że była jedna umowa, było jedno przymierze i teraz jest drugie, czyli Jezus, nie? Mogą być tak, że są dwie równolegle sobie lecą, czyli jest stara umowa i zaczęła jakaś być nowa, ale stara dalej działa. Nie. Już ta z przykazaniami się skończyła. Teraz już jest ale chyba... Ale dla Żydów też? No ja nie wiem, no jak stare prawo się skończyło, to się zaczęło nowe. Grzesiu, ja ci zdradzę taką tajemnicę, to jest właśnie Hubert sprytnie doprowadził do swojego tematu, który brzmi tak, czy Żydów nadal obowiązuje stare przymierze. Ja tylko chciałem przeczytać Hebrajczyków 8:13. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Tak, ale on powiedział, że dopiero da nam to przymierze, a nie, że daje. No bo przymierze zostało zawarte tak. Wtedy, kiedy Jezus umarł na krzyżu, prawda? Wtedy sam jeszcze powiedział, że wykonało się. Czyli wszystkie warunki zostały spełnione, ofiara została złożona. Dla mnie na przykład osobiście to jest ten moment, od kiedy nowe przymierze, że tak powiem, się zmaterializowało. Aczkolwiek wydaje mi się, że można było już z niego korzystać wcześniej, ponieważ wiesz, w Starym Testamencie też znajdziesz momenty, kiedy ludzie zostają usprawiedliwieni z wiary. Prawda? Nie z uczynków, tylko z wiary. A czyż w Nowym Przymierzu nie chodzi o usprawiedliwienie z wiary? Okej, ale bez uczynków wiara jest martwa. No, a czy to wiesz, no, bardziej jasne, tak, że tak. Masz wiarę i tam z tej wiary wynikają uczynki, nie? Okej. Okay. Czy na przykład gdybyś wierzył, że delfiny są super, to by się karmił. Możecie też trochę pociągnąć ten temat, bo on jest ciekawy. Tak ogólnie mało osób wie o tym. Wiem, że Martin tam nagrał kiedyś odcinek o tym właśnie Nowym Przymierzu, o którym właściwie tak... To możesz linka wrzucić na czata ludziom. Albo w komentarzu wrzucisz? Wyszukasz i wrzucisz? Dobra. Super, okay. Dzięki. To taką pracę dobra. Ci domową dajemy. To wrzuć pod audycją, bo to ludzie sobie mogli... To zrobisz coś fajnego, pożytecznego dla nich. Będę mieć radochę. No jasne, mogę o wiele więcej dla was zrobić. Ogólnie to się rozłączam. Trzymajcie się. Trzymaj się, Grzesiu, hej. No cześć, dzięki. To ja może tak jeszcze... Ale tytułem... mogę tylko jedną rzecz powiedzieć? Oczywiście. Żeby się wam nie wydawało, że temat jest jakoś nieżyciowy. Ja wam powiem, dlaczego ostatnio o nim myślę, bo wiele osób... Karolinka, zgadaliśmy z Karolinką sobie przez telefon, Karolinką pianistką i wiele osób ma taki problem z tym prawem, nie? Potem wiecie, są tacy chrześcijanie, którzy po prostu przestrzegają prawa jak roboty, nie? Czyli tam na przykład coś przeczytają i to potem tak stosują głupio, nie? Że tak mówi prawo, w związku z tym ja tak zrobię, nieważne jakie są konsekwencje dla ludzi, czy to jest dla nich dobre, czy nie, oni po prostu to robią na sztywno, nie myślą, zero myślenia, nie? Bo prawo tak mówi. No i jeżeli okaże się, nie, że według tej teorii, którą tutaj dzisiaj przedstawiam, że znaczy to jest temat do dyskusji, ja nie mówię, że tak jest, że w ogóle to już jest nieaktualne, nie? I że Żydów też obowiązuje te nowe przymierze, w takim sensie, że stare już nie działa w ogóle, no to to w ogóle tematu nie ma, nie? Dlatego to jest praktyczne bardzo, nie? Wtedy nam jest też łatwiej żyć z tym wszystkim. Wiesz co, ja kiedyś jako katolik były, taki za dziecka, czy tam do tych 17 lat, No to żyłem jak? Według prawa, prawda? Bo to cały, wiesz, Kościół katolicki się na tym opiera. Rób to, nie rób tego. Zresztą świat, myślę, Świadków Jehowy jest bardzo podobny z tego, co obserwuję. Generalnie zasadza się to wszystko na prawie. Natomiast dla mnie takim wersetem ratunkowym, takim, który wstrząsnął jakby całym tym, co wiesz, w co wierzyłem, był na przykład Efezjan 2:8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I to takie, wiesz, po pysku. Nie z uczynków. Nie z uczynków, nie? I to nie z was, ten wcześniejszy werset, tak? Czyli ja się mogę starać, mogę próbować, mogę robić, co mogę w najlepszego, a to, kurczę, nie ode mnie zależy, nie? Czy będę zbawiony. Okay. Także ja ten... Że ja widzę, że Chrystus jest, wiesz, dla kogoś, kto jest pod przymierzem pierwszym,
Chrystus jest wyjściem, drogą wyjścia z tego przymierza. Zresztą Pismo też mówi, że wiesz, prawo jest przewodnikiem do Chrystusa, tak? Czyli jeżeli wypełniasz to prawo, to tak naprawdę oczekujesz na Mesjasza, który cię już od tego prawa wybawia. Tak ja to widzę. Okej, okay, ale tutaj na przykład Grabik fajny pisze komentarze na czacie. Zbawienie, ale zbawienie przed czym? Jeżeli prawo nie jest aktualne, to nie ma od czego zbawić, bo bez prawa nie ma grzechu. Tada! Ależ jest aktualne prawo. Czemuż by miało nie być? Przecież nie zniósł. Wypełnił, tak? Ale nie zniósł. Okej. Okay. To czy życie może przestrzegać prawo? Może jakiś słuchacz by się wypowiedział? No, zadzwońcie i powiedzcie. My tu kminimy. Bo wiemy, że wielu z was ma takie podobne rozkminy i potem się zastanawia. Nawracacie się, nie? Bo to jest tak, że wszyscy mówią, nawróć się. Tylko to się wiąże z jakimiś konsekwencjami, nie? Że potem Jezus się staje twoim panem i musisz się zastanawiać, jak z tym żyć, nie? Że masz nagle króla nad sobą i myślisz, kurczę, co ten król chce, nie? No i właśnie są takie potem rozkminy, są. Czy Bogu będzie się podobało, jak będę żarł świnie, czy się mu nie będzie nie podobało, bo jest w końcu moim królem, nie to chcę robić wszystko, co się podoba mojemu królowi. A może słuchaj, mam odpoczywać w sobotę, czy w niedzielę? Nie mogę iść na marsz kodu, bo przecież teraz jestem już nie za demokracją, tylko za ustrojem, w którym jest król. No. Za monarchią. Co z tym zrobić? Jak być patriotą w tym kraju, nie? Słuchajcie, trzeba wykonać 10 ruchów. Pierwszy, podnieś słuchawkę. Drugi, nacisnąć 2, potem znowu 2, jeszcze raz 2, potem 195, 159 i już. I zieloną słuchawkę. No może na początku możesz wybić numer, a potem zielona słuchawka też będzie 10 ruchów. Dobra, słuchajcie. Proście się nie da, ale zawsze możecie to zrobić nawet za darmo i wtedy będzie bardziej przyjemnie, bo będzie za free. Free! Trzecie nową audycję Martina. Free! Fajne, podoba mi się ten tytuł. Tak? Free! Tak, to jest reklamę. Jak ktoś chce posłuchać nowej audycji Martina, która nawet, kurczę, no nawet trzyma poziom. Dobra jest. I się nazywa Free! A czy ona jest na enklawie, czy na odwyku? Na enklawie. Ale jako, że nadajemy też na enklawie, to możemy porobić reklamę. Porobimy mu reklamę? Free! Tak, dość. Wstyd za się. Free! O, tak, zdecydowanie lepiej. Achim, co nam powiesz ciekawego? Nic, słucham sobie jeszcze, przed czym zastanawiam się, przed czym się mamy zbawić jeszcze. Przed żoną. Tak, na przykład. Dlatego małżeństwa są do śmierci, wiesz jak, nie? Potem będziesz miał święty spokój. Nawet jak w depłość źle, nie? To tylko do śmierci spoko. Bo jest nieaktualny. Jej albo twojej. Cichutko, Ania, słucha. Wiesz, ja sobie robię. No, moja jest też za ścianą, trzeba uważać. Tomek, a twoja żona gdzie jest? Moja żona, ostatnio widziałem ją w kuchni i usypiała potem dzieci, więc teraz nie wiem. Teraz cię można słuchiwać. Ale pewnie właśnie biegnie do telefonu, bo słyszę, że dzwoni, także okej. Także mogę teraz szybko coś powiedzieć? Dawaj. Mów szybko. Nie, to był taki żart. Okay. Ja chciałbym, żeby ktoś zadzwonił, ja bardzo bym chciał, bo to przecież jest dla was, drodzy słuchacze, no. Drodzy czatownicy. Śmiało, to nie boli. Wiecie, ja też kiedyś strasznie się bałem, miałem jakiś taki opór wewnętrzny, wstydziłem się. Hubert też kiedyś opowiadał, jak drżał, zanim zadzwonił. Achim też sobie, widzicie, winko dzisiaj ten strzelił. Także słuchajcie, jak coś, to zdążycie do Biedronki, po piwko i wracajcie i dzwońcie. Tak, polecam. Ta metoda jest dobra. Na Radio Enklawa się dzwoni, tak, Grabix, na Radio Enklawa. Enklawa.net. Muszę powiedzieć skąd. Hubert pił, a nie drżał. Kamil się tutaj... No, co Kamil? Udziela. Kamil się udziela i pyta, dzisiaj czytałem broszurę, a właściwie stwierdza pomocniczą odnośnie małżeństw świadków Jehowy. I co? I byśmy chcieli wiedzieć, co tam... No nie wiem, mamy każdy z nas ma żonę, to chyba mission complete. Chyba, że to piszę tam jak zdobyć żonę, tylko jak potem z tym żyć. Jak żyć z tą decyzją? Albo jak się pozbyć żony. Albo wiesz, a może ta broszura była dla żon, nie? Bo to przeważnie, wiesz, kobiety rozdają, tam u świadków widziałem te broszurki, to wiesz, one po prostu, jak żyć potem z tym głupim mężem, nie? A nie, różnie chodzą mężczyźni, kobiety, parami. My jesteśmy już w ogóle na blackliście, bo dawno u nas nie byli. Czyli macie co 6 miesięcy odwiedziny. Chyba już nawet nie, bo skończyło się tym, że ten, wiesz, dowiedzieliśmy się gdzieś, że mogą dawać ulotki, ale nie mogą żadnych przyjmować. Dlatego za każdym razem mówimy, okej, możemy wziąć, jak nam dajecie, ale weźcie naszą. No i temat się urywa. Grabix dzwoni, przekonaliśmy go, odbieramy Grabixa.
Cześć, Grabix. Cześć. Cześć, witaj. Cześć. Słychać mnie dobrze? Bardzo dobrze. Trochę cicho. Co? Mów cicho, troszkę głośniej, ale super jakość. Przejmy. A teraz? Pięknie. Dobrze, to może najpierw o tych zmianach, co? Dawaj zmiany. Co u ciebie za zmiany? No właśnie, nie wiem, ja bym bardziej od was posłuchał coś o tych zmianach, jak tam wam się fajnie zmieniały rzeczy po zmianach, bo wiesz, ja tu właśnie zmieniłem, rzuciłem jedną pracę, poszedłem do Bydgoszczy, teraz będę miał nową pracę, to jestem cały w stresie, nie? Więc tak fajnie by było mieć tu jakiś ten, jakąś taką pociechę z historii innych ludzi. Czyli co, chcesz happy endu posłuchać, ale nie zawsze jest happy end. No, zawsze warto posłuchać. Okej. Okay. A ty co, zmieniłeś to... miasto, pracę, mieszkanie? Co jeszcze zmieniłeś? Chyba nic. Samochód? I tutaj jest dalej tak, że ty mówiłeś, że źle się czujesz bez zmian, nie? No. No to ci powiem, ja nie. Ja mam tak, że właśnie jak mam tego stresu i takich innych rzeczy, to się bardzo dobrze czuję, przy czym wiem też, że to jest jakby szkodliwe w pewnym sensie. Że się wprowadza taką stagnację, nie? Mhm. Ale psychicznie się czuję bardzo dobrze. Właśnie się bardzo źle czuję, jak się za dużo rzeczy zmienia. Jestem cały zestresowany, chodzę. Czyli złoty środek szukasz zawsze. I tak bardziej taki ten, że średnia po czasie jest złotym środkiem, czyli po prostu na zmianę. Raz siedzę na dupie, raz coś się zmienia. Czyli zawsze jest źle, ale średnio wychodzi dobrze. Okay. Kiedyś tak sobie pomyślałem, przyszedł mi do głowy tak myśląc o życiu ludzkim, że ludzie są jak rzeki. Rzeka sobie płynie, nie? Jak płynie, to zabiera ze sobą piasek i te wszystkie ziemie i powstaje takie koryto. I ona potem płynie tamtędy tylko dlatego, że płynęła tamtędy wcześniej. Fajne? No i miałem sobie takie wyobrażenie. Takie haiku trochę. Co? Takie haiku ci wyszło. Haiku? Taki wiersz. Rzeki to trochę za krótkie na haiku. No, A potem przeczytałem w Biblii, że Jezus mówił, że człowiek nowonarodzony jest jak wiatr. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szumie go słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Z ducha. Tak, jak masz ducha, to jesteś wtedy jak wiatr. No. Jesteś szalony. Łazisz, gdzie chcesz, nie wiadomo, gdzie pójdziesz. To ten duch cię porywa, tak, nie? Bo duchu też jest, że wieje, kiedy chce i tak dalej, nie? Właśnie nie, to jest tak naprawdę o wietrze, że wiatr tak wieje i że tak człowiek się zachowuje, jak się narodzi z ducha. I że nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Jest nieprzewidywalny. Macie tak, że was porywa duch gdzieś? Tak porywać stricte to nie. To powoli trwa, tak bardziej tak... Czyli nie działa. Popycha i... Nie, no jest tak, wiecie, ja jak patrzę, obserwuję ludzi, ale takich, których no powiedzmy, że określę to tak eufemistycznie, że widać, że są, żyją jakoś tak w duchu, tak ja to określam osobiście na swój użytek, to faktycznie są w tym sensie nieprzewidywalni pozytywnie, że no nie wiadomo, gdzie ich znajdziesz za tydzień, no. Co będą robić? Gdzieś tak siedział na jednym miejscu, jadą gdzieś, tak? Hmm? Tu jakiś pomysł, tu komuś pomogą, tam coś się dzieje, tu gdzieś się udzielają. Tu teleportacja. Jakieś audycje dziwne wymyślają, nie? Tak. Tak. Ale odnośnie rzeki jeszcze wam powiem, bo ja akurat obserwuję rzeki, bo z racji mojego zawodu rybaka śródlądowego mam do czynienia z rzekami, które czasem zbierają. Tak jest. I ten... No i rzeczywiście po takiej burzy, gdzie rzeka wzbierze i po prostu wyleje i wszystko się zaleje, to ona faktycznie może wtedy zmienić trochę swój bieg, tak? Gdzieś coś wypłucze, gdzieś coś przerwie. No i wtedy rzeka płynie, jak już woda upadnie, innym korytem. Czyli trochę jak u ludzi, tak? Coś się dzieje, wylewa ci ta twoja rzeka życia, masz jakąś powódź, ratujesz się, a potem jak woda opada, nagle płyniesz innym korytem. Ciekawe, co na to działki geodezyjne jakieś tam mapy. Że rzeka się przeniosła. Niektóre mapy są z lat 60.
a propos. Czyli ludzie cię zaszufladkowali, wiesz, tak jak 30 lat temu i ty płyniesz nową rzeką, a oni dalej myślą, że ty, a czemu nie byłeś w kościele wczoraj? To tak jak Jezusa, nie? Wiesz, wziął tutaj przed chwileczką, stolarzem był, a teraz tutaj łazi i naucza o jakimś Bogu. No, a przecież to jest ten cieśla z Nazaretu, no, nie? Dokładnie, jakiś gówniarz, 30 lat raptem, to tyle co ja ma teraz, kurczę. Za rok będę miał 30 lat, tyle co Jezus, jak zaczął. Muszę sobie kupić jakieś sandały wygodne. Nie wiadomo, gdzie mnie duch poniesie. Cholera to wie. No, to sprzedaj motor. O, gdzieś mi się jak dobrze jeździł motor. Dobra, nie o motorze. No. Nie ciągnijcie mi w stronę motoru. Grabik, powiedz coś jeszcze o tej zmianie. Nie wiem, co ci o zmianie jeszcze powiedzieć. Wiesz, nowa praca to tak? Czasem jest taka fajna, nie? Że nowi ludzie, coś tam się, wiesz... To czemu zmieniłeś w ogóle? To tak. Czemu zmieniłeś? Co? Czemu zmieniłeś, skoro nie lubisz zmian? Przecież to irracjonalne jest. No tak jakoś wyszło, że uznałem, że Bóg chce, żebym zmienił, no. Jak do tego doszedłeś? Skomplikowany i sposób i trochę na czuja. Jadłeś płatki śniadaniowe i urzuć się napis z płatków, rzuć pracę, czy co? No, tak byłoby fajnie. To jak się tego dowiedziałeś? No nie opowiem ci tego, no, sorry. Skąd wiesz, że się nie mylisz? Nie wiem. Czyli tak ryzykujesz? Za często się już pojawiają tam jakieś... No, raczej się nie mylę. Okej. Okay. No, ale to ryzykujesz, rzucasz pracę, bo z płatków ułożyć się napis, żeby się w cudzysłowie, nie? A jeśli się mylisz? Co jeśli się mylisz, Grabix? I straciłeś właśnie pracę wspaniałą, miałeś stabilne życie, a ty się przenosisz do jakiegoś innego miasta, zmieniasz mieszkanie i sąsiadów, wszystko zmieniasz. Jakoś to będzie. Bert, często jest jeszcze inny powód. Ale to możemy się tylko domyślać, póki Grabix nie puszcza pary. Może chodzi o kobietę. Nie chodzi. Dobra. Grabix, zrzucamy cię, bo zadzwonił ktoś nowy. Cześć. Dzięki, cześć. Cześć, słuchaczu. Siema. Siema. Witaj i przedstaw się. Zadzwonił do nas Kamil. To już mogę wam powiedzieć. To jestem ja od tej broszury. O, cześć. Od broszury? Jakiej broszury? Broszury o żonach i mężach. Cześć, Kamil. Ale że no, jesteś twórcą tej broszury, czy co? Nie. Po prostu... Że napisałeś na czacie. Dobra, wiecie co? Ja trochę laga miałem drobnego. No okej, okay. Już rozumiem. Przez miasto zawsze biorę jakieś strażnice od tych świadków. Czasami fajne rzeczy piszą. No i jeszcze mnie się nie tyczy, ale wziąłem tą broszurę o rodzinie, o małżeństwie i fajnie piszą. Na przykład piszą, żeby tworzyć zgrany duet. No ale to przecież nie trzeba żadnego wysiłku, żeby coś takiego napisać. No wiem, ale są oparte na tym, no te porady, jakby to nazwać, są oparte na przedziałach Biblii. Oparte o Biblię. No ale to nie trzeba być nawet biblistą, żeby wiedzieć, że no trzeba w małżeństwie tworzyć zgrany duet, nie? Tak, żeby szanować współmałżonka, dzielić się wszystkim, w ogóle ten, mieć dzieci. Czy ja wiem, czy trzeba mieć dzieci? I chomika. No dzisiaj no, to wiesz, już 2,5 związek, nie? Tak, w lewackiej definicji małżeństwa to w ogóle dzieci są jakimś... czymś być może niespotykanym. No chorobą przecież to się usuwa, widziałem ostatnio. No tak. No jestem tak. Chora na dziecko. To zagraża mojemu życiu, to jest choroba, trzeba usunąć. Ogólnie wszyscy ci, co popierają aborcję, chyba nie wiedzą jak wygląda dokładnie ten zabieg, ten w cudzysłowie zabieg, ale to jest hardcore. Co? A to zależy w którym miesiącu, nie? No tak, ale... Myślę, że w każdym... Zabójstwo. No dobra, a to chcecie pogadać na taki hardkorowy temat mocny? Możemy poruszyć. A co w ogóle myślisz, że to jest zabójstwo takie? W ogóle? Kamil? Tak. Tak? Okej, no to wezmę taki typowy, wiesz, standardowy już przykład, nudny, jak flaki z olejem, ale często przywoływany, a jak ktoś został zgwałcony, to co wtedy? No... może urodzić to dziecko, ale jeżeli nie chce je wychowywać, no to niech odda do adopcji, nie?
Czy ja mogę się wtrącić? Słuchajcie. Możesz, masz trójkę dzieci, można więcej do powiedzenia. Tak, tylko wiecie co, ja mam takie ten, jeśli mogę osobiście coś powiedzieć, jak w mediach się mówi o aborcji, to znaczy, że jest to zasłona dymna. Tak, temat zastępczy, temat zastępczy. Dokładnie. Wiecie co, tego jest tyle jest w mediach. Temat, który dzieli społeczeństwo zamiast, i tak wszystkie partie działają na zasadzie dzieli rząd. Dlatego słuchajcie, ja mam taką propozycję, żebyśmy może... Korwiny, nie korwiny działają na tej samej zasadzie, dzieli rząd. Tak jest, więc pytanie, czy chcemy iść w tą stronę, czy może temat zostawić, powiedzmy, wiesz, dla tych, którzy chcą się powyżywać na inną okazję, a jednak wrócić do czegoś wartościowego. No, słuchajcie, jesteś tak samo współprowadzącym jak ja. Chyba wyraziłeś, to było, wiesz, pytanie z odpowiedzią, nie? Dobrze. Nie mogę teraz powiedzieć inaczej, bo... Okej, okay. Ja szczerze mówiąc, fascynuje mnie ten temat zmian i jeśli byście byli tacy uprzejmi, to bardzo bym prosił, żebyśmy wrócili do tego. Dobra, no to Kamil, czy masz jakieś zmiany w swoim życiu? Albo w ogóle, czy lubisz zmiany? Wiesz co, zmiany? Nie za bardzo. Jestem takim człowiekiem, gdzie lubię na przykład poznać nowe rzeczy, czy tam lubię być aktywnym jako tako, ale zmian za dużych w życiu... Szczerze mówiąc, nie lubię. Co rozumiesz poprzez dużą zmianę w życiu? Na przykład przeprowadzka to jest duża zmiana w życiu? Tak jest od 1 do 10. Zależy, powiem tak głupio, ale zależy od odległości, nie? No dobra, z pokoju do pokoju. No to... Od 1 do 10. To jest jedna przeprowadzka, nie? To nie wiem, no wiesz, dla kogoś to może być przegroda zmiana, nie? Przeprowadzka w obrębie tej samej ulicy. Duża zmiana w życiu, czy nie? Nie, no bo nie zmienia środowiska. Ja mówię, taka przeprowadzka już, nie wiem, no nawet te 40 km, czy nawet 100 km od domu, to już jest zmiana, bo idziesz do innego środowiska. Na przykład, to też zależy gdzie. Na przykład jak się przeprowadzasz do bloku, no to idziesz do, czy tam mieszkasz na blokowisku, nie? To też jest zmiana, bo jakoś tak musisz funkcjonować w tym. To też jest taka blokowisko, powiem ci szczerze, osiedle to też jest taka grupa społeczna, nie? No tak, dresy cię znają. I trzeba się jakoś w niej zaaklimatyzować, nie? Zmiana taka ważna w życiu to jest taka, jak wyprowadzasz się tak daleko od teściowej, że pieszo ani na rowerze nie może do ciebie przyjechać. Całe szczęście jeszcze nie mam teściowej, także wszystko przede mną. Okay, ja, tak. Moja żona ma inne sposoby, wprowadź się tak wysoko, żeby nie miała wejść po schodach. Wtedy możesz się niedaleko przeprowadzić. Też działa. Też ja mam fajną teściową. Jak śpi. Nie, no ja też mam fajną. Jak robi obiad. Nie powiem, ale ten. Ale myślę, że tak jest jeszcze lepiej. Możesz mieć jeszcze fajniejszą, jak jesteś dalej. Wiecie, jaka jest teściowa na 102? No powiedz już, no. 100 metrów od domu, 2 metry pod ziemią. Suche jak żadnych familii. Muszę popić. Ja już nie mam czym, bo wysłuch. A ja mam jeszcze herbatkę. Achim, ty już tyle wypiłeś, a przynajmniej ten kieliszek, tyle tak, wiem, tak. Tyle zeznałeś przed świadkami. No właśnie. Że może już się rozluźniłeś jako prowadzący. No właśnie, tak, powiedz mi ten. Słuchacz bardziej. Zmiana, bo świadkowie w ogóle nie piją w sensie alkoholu, nie? Nie. To chyba nie. Albo jest znaczy dobrze. Znaczy jacy, bo ja też znam takich świadków, no nie wiem, czy oni są tylko dla zapisu, dla organizacji, że i palą nikotynę, tytoń i też piją. To okazałem. Tak jak ci z Allahem, że w nocy Allah nie widzi, to Jehowa w nocy może też nie widzi. Może podobnie, nie? Chociaż na przykład są też tacy muzułmanie, którzy trzymają się naprawdę tego jak gdyby tego zakazu picia, czy jak zwał, tak zwał. Jak byłem w Egipcie, to pili. No wiem, że bo to... Wiesz, ja mam kolegę, który się uważa za nie wiadomo jakiego katolika, nie wiem, czy on się chwali tym, czy coś, a pokazując album ze zdjęciami na swoim smartfonie, pokazuje, że tą zaliczył. No to nie wiem, czy on ściąga jakieś dziewczyny z internetu i tylko się mówi tak, kłamie, żeby pochwalić, jaki to nie jest figofago, czy... No nie wiem. Denerwują mnie tacy ludzie.
Dobrze, cześć. Ale nie odchodź. No tylko po prostu, wiesz, no jakoś tak, no nie wiem jak skomentować tego twojego kolegę, no co mam powiedzieć. No. A debil. Każdy ma jakieś swoje hobby, nie? No różnicę. No, hobby, ale... Ja wiem, no to niech się... Hobby. No ale przecież nie gwałci tych dziewczyn, nie? No nie, no bo no, dają. Same chcą, no to widzisz, że jest każdy jest zadowolony i popyt jest podaż. Jest, no. Jest takie stałe przysłowie... Pies nie weźmie, jak suka nie da. No i potem się wraca do tematu aborcji. No dobra, okej. Okay. No to cię nie będziemy kamień męczyć, skoro nie lubisz zmian, skoro mówisz, że nie lubisz. A miałeś ostatnio jakąś zmianę w życiu? Ostatnio nie, raczej nie. No to możesz mieć taką zmianę za chwilę, bo Hubert może cię wyrzucić ze Skype'a. Nie wyrzucić, tylko grzecznie ten, podziękować ci za telefon, bo to wymaga jakiejś odwagi. I mało kiedy kto dzwoni, więc ja mam bardzo duży szacunek. Jakie odwagi? Co to? Włączyć Skype'a, zalogować się i zadzwonić. No, ja musiałem wypić dwa piwa za pierwszym razem, więc... Okay. Kamilu, gdybyś tak jeszcze na odchodnym powiedział właśnie to, co przed chwilą powiedziałeś dla tych, którzy się boją zadzwonić, że... Słuchajcie, nawet jeżeli się jąkacie, tutaj prowadzący są wyrozumiali, także... Każdy się stresuje, ja też na przykład jak byłem na spotkaniu z bawicielem z podznaku Jowów, czyli Pawłem Kukizem, też się stresowałem do niego zagadać, ale potem podeszłem i jakoś warto przełamać te pierwsze lody, także warto. Trochę śmiałości więcej. Tak jest, zapraszamy, dziękujemy ci Kamilu, myślę, że jesteś żywym przykładem, że warto. Cześć Kamil, pozdrawiam. Dzięki bardzo za telefon. Cześć. Fajnie, że zadzwonił Kamil. No. A zadzwonił na 222-195-159 czy na Enklawanet? Zabij mnie, nie wiem. Po prostu się wdzwonił na Skype'a, ale czego przekierowało? Nie, zadzwonił przez Skype'a, bo mnie unikł. Widziałem, że się nazywa Kamil, jak dzwonił. Tak, więc zdradzę tutaj tajemnicę. Zaoszczędził. Sknera. No, dobra. A wiesz, że to nie było ważne? Co? Jak zadzwonił? No, ale spytałeś. No bo chciałem, żeby wszyscy usłyszeli, że trzeba zadzwonić na 222-195-159 albo na... Sknerom, tak jak tamten, co dzwonił przed chwilą. Słuchajcie, ja mam taki pomysł. Może byśmy zrobili taki, nie wiem, jakiś system na przykład mikropłatności. Każdy, żeby wejść na czata, na przykład musi tam grosz jakimś systemem mikropłatności gdzieś tam wrzucić do jakiejś skarbonki, a jak ktoś do nas zadzwoni, to wtedy to, co jest w puli, idzie na jego konto. Tak, to już widzę te pustki na czacie i brak chętnych, bo widzę, że nikogo nie ma, to nie ma po co dzwonić. No to jest Polska, no. Oni dwa razy ten system przewrócą do góry nogami i nic z niego nie będzie. No tak, pamiętacie, jak Era miała takie 5-sekundówki za darmo? Nie. To ludzie byli w stanie po 20 razy do kogoś zadzwonić, żeby w tych 5 sekund poprzekazywać, wiesz, całą wiadomość. No. Się, wiesz, po prostu podzielili i zipowali wiadomość, no. Ale patrzcie, jak to przecież generowało koszty dla operatora, tak? Bo każde połączenie trzeba było zestawić, znowu wyszukać, te BTS-y odpalić, wiesz, zalogować całą operację. Po prostu pewnie się im to odbiło czkawką. No pewnie tak, nie wiedzieli z kim zaczynają. To jest Polska, panie. To jest stan umysłu. Joachim, ty miałeś jeszcze jeden temat. To chodź, ale to czekaj, bo tu ktoś chce, żebym go dodał do znajomych, to pewnie chce zadzwonić. To dodałem i jest to Konrad. To Konrad, chodź, zadzwoń, dodałem cię do znajomych. Chodź. Dobra. A jak nie zadzwonisz szybko, to będziemy ciągnąć temat Achima, który sobie naszykował. Tak, który jest coś ciekawy. Okej. Okay. A Kamil powiedział, że jesteśmy wyrozumiali, więc nie rozczarpiemy cię od razu. Tak po kawałeczku będziemy po prostu odrywać kawałki twojego ciała, aż dojdziemy do kości. Dobra. Nie. Dobrze. Cześć, Konrad. Witam. Cześć. Cześć. Słychać mnie w ogóle? No tak, nie wiem. Absolutnie. Nie słychać się, czekaj, muszę coś poprawić. Nic nie słychać. Ja słyszę świetnie. Ja też. To jest, ja robię, jak się pyta, czy słychać, a ja odpowiadam, że nie, no to przecież... Dobra, to w ogóle jaki był temat, bo tak trochę nie ogarniam, pierwszy raz na odwyku. A jaki byś chciał? No właśnie, jaki byś chciał? Nie wiem, bo tutaj na czacie różne osoby różne rzeczy piszą. Bo... No to oficjalny temat był, czy boisz się zmian? Boisz się? Czy boję się zmian? Jestem akurat w takim wieku, że bań się zmian jest dość... Mało... Czymś normalnym, czymś raczej nienormalnym, dlatego, że po prostu, że tak powiem, jestem dość młody i bań się zmian. Dla mnie zmiany są okej. Okay. Czyli jeszcze jesteś z tych wieku nieśmiertelni. Że ta zmiana cię nie rusza. 16 lat, działamy.
Czy... Co robisz w życiu tak na co dzień, że się nie boisz zmian? Co robię w życiu na co dzień? Aktualnie na co dzień to się uczę, to wiesz, to różnie bywa. A czy... Chyba za dużo zmian nie ma, nie? No zmian nie ma, ale... To czemu się masz bać zmian? A szkoły? Szkoły, zmian, szkoły, no... Poczekaj, jak masz 16, to zmieniłeś niedawno, nie? Z gimnazjum na jakąś nową szkołę. Tak, na liceum. Mhm. No jak, podobała ci się ta zmiana? Bałeś się jej? Czy przyjąłeś ją z ekscytacją? Nie, ja się nie boję raczej zmiany szkół, tego typu rzeczy. To nie dla mnie. Przyszłem sobie po prostu do szkoły, nic nowego. Jak to w szkole, nie? Nic nowego. Mamo, tato, co tam w szkole? A nic nowego. A może planujesz jakąś zmianę na przykład i wiesz, wahasz się albo nie wiem, masz jakieś plany na jakieś zmiany? Plan na zmiany? No nie wiem jeszcze, zobaczymy. No dobra, Kamil, ale mówisz, że pierwszy raz tutaj zadzwoniłeś, bo pierwszy raz jesteś na odwyku, ale pierwszy raz słuchałeś audycji odwykowej, czy co? Nie, to? Odwyku już, na odwyk jeszcze w gimnazjum kiedyś patrzyłem, to dawno, ale nigdy nie zadzwoniłem i w ogóle. W ogóle z odwykiem jest taka sprawa, że kiedyś wchodząc na odwyk stwierdziłem, jacy debile dzwonią tutaj i w ogóle co wy tu robicie, jakie rzeczy mówicie i się akurat zmieniło w życiu moim. I, czy to słuchałeś tych debili i nagle ci coś samemu pozmieniało? Akurat nie przez was, ale stwierdzam, że odwyk miał w tym swoją trochę rolę. Fajnie, to się przydało. Trochę rąbka, to co się zmieniło, powiedz. Zmieniło się to, że zacząłem chodzić po prostu do kościoła świątkowego i dzięki Bogu ewangelizacji, a wcześniej oglądałem odwyk i jakoś mnie zachęciło też pewne chyba nagranie Huberta o Kajek Kościół, czy co tam było, nie wiem też. Kajek Krzysztof. No. Kajek Konrad. Nie wiem, co to za bardzo powiedzieć, bo jestem tutaj pierwszy raz, no ale nie wiem. Co. Ale gratulujemy odwagi. Słuchaj, jak zadzwoniłeś i coś to, wiesz, coś to oznacza, nie? Że nie boisz się. To jest fajne. Ja lubię ludzi odważnych. Jak się boisz i dzwonisz, bo każdy trochę tam jakiś lęk odczuwa, nie? No to kurczę, to jest szacunek. No, tydzień temu już miałem zadzwonić, ale tam nie wiem jak za bardzo. Okej, okay, super. Dzięki za telefon. A słuchaj, a może masz jakieś na przykład pytanie? Chciałbyś coś, wiesz, pogadać, poruszyć jakiś temat? Poruszyć jakiś temat? No, nie wiem, jaki temat. Ja wymyślałem, że coś macie doświadczenie. Dobra. Ale poczekaj, bo właśnie chciałem, wiesz, tutaj Konradowi podziękować za telefon, ale nim cię tutaj puszczę z anteny, to pozwól właśnie, że trochę cię jeszcze pomęczę, bo to jest dla was i chciałbym cię trochę pociągnąć za język. Mam nadzieję, że to właśnie wręcz przeciwnie, że nie będzie męczący, tylko że będzie fajne dla ciebie. I chciałbym się właśnie dowiedzieć, a jakie tematy chciałbyś, żebyśmy poruszali na przykład w takich dyżurach tutaj, które robimy? W dyżurach nocnych poruszone tematy? No to nie wiem. Jakie tematy kręcą 16-latka? Seks, władza i pieniądze byłby dobrym tematem, ale czy jakby to powiedzieć, no nie wiem za bardzo. Mi się wydaje, że ludzie na czacie dają dość spoko tematy i różne rzeczy, które można byłoby wykorzystać, ale mi się wydaje, że dobrym pomysłem byłoby na przykład dawanie jakichś tematów ogólnie na cały jakiś konkretny... No to dzisiaj mamy trzy tematy. Pierwszy temat był taki właśnie, czy boisz się zmian, jak w ogóle ty myślisz o zmianach. Drugi temat był taki odnośnie tego, czy powinniśmy... Znaczy inaczej, część osób po prostu, wiesz, jakoś się zafiksowuje bardzo często na punkcie przepisów, a może okazuje się, że nawet Żydzi nie muszą ich tak do końca przestrzegać, bo może to już jest nieważne i o tym gadaliśmy, ale nie zadzwonił żaden znawca i nie powiedział nam, czy się mylimy, czy nie. I co jeszcze? I teraz mamy trzeci temat Achima, który nam tutaj skrywa, tutaj pod pierzyną, że tak powiem. Ale to może Achim to powiedz teraz, a może Konrad powie, że kurczę, to go kręci i chciałby o tym pogadać. To co? To Achim powiesz, jaki temat masz? No właśnie, bo to dawaj. Temat jest fajny, bo polega na tym, gdzie my w ogóle idziemy jako ludzie, jako ludzkość i on jest super w kontekście tego, co się dzieje, no się dużo dzieje na świecie, różnych rzeczy i pytanie, czy się musimy tym aż tak bardzo przejmować, na przykład tym, że będziemy mieć
sąsiadów niedługo nowych, czy się nie musimy aż tym tak przejmować? Sąsiadów nowych? Co masz na myśli? No, nowych sąsiadów z Bliskiego Wschodu na przykład, albo że ta cała organizacja, czy ona jest aż taka zła i tak dalej, nie? No to musisz konkretnie powiedzieć, bo ludzie się dobra, nie domyślą. Czyli konkret jest taki, jak to wszystko się skończy? Gdzie to zmierza? Co na ten temat mówi Biblia? Jak to się skończy? No. Jaki masz koncepcję, Konrad, na to, jak to się wszystko skończy? To jest dobre pytanie. No, mi się wydaje, że nikt za bardzo nie wie, jak to się skończy, ale moim zdaniem idzie w bardzo złą stronę. Szczególnie już, moim zdaniem, złą stronę idzie od 20 lat, choć mam dopiero 16, ale to, co się dzieje ogólnie, szczególnie w Europie i na świecie, to jest tragedia, moim zdaniem. Nawet nie chodzi już o imigrantów, tylko nawet co się działo przed imigrantami. Jak się ludzie zachowują, co się dzieje wokół nas w świecie, w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Najlepsze jest to, że większość ludzi, jeżeli sprawdzić badaniami, to nie chce imigrantów, ale i tak Zachód ich przyjął, więc to jest w ogóle demokracja super, naprawdę. Że to właśnie jest to, że wiesz, władza robi swoje, a ludzie myślą inaczej, narzekają, a i tak ludzie robią swoje. Ludzie narzekają w internecie. Pamiętajcie o jednej rzeczy. W internecie Janusz Korwin-Mikke jest królem Polski już od dawna, tak? W internecie. Widać, jaką siłę ma internet wtedy, nie? Czekaj, przepraszam, Hubert, muszę się wtrącić. Tutaj Róża na czacie napisała, że może zadzwoni, bo balsamców. Róża, dawaj. Dajesz. Zawsze kobieta mi widziana. Ale Konrad, no ale chyba wiadomo, jak to się skończy, nie? Bo w sumie Bóg nam powiedział, jak się skończy. Happy endem no, dla nas. Tak. No to na pewno się skończy happy endem, tylko tak trochę głupio, bo chciałbym sobie tutaj jeszcze, tak powiem, pożyć na tym świecie. W normalnych w okolicznościach chcę jeszcze zobaczyć, a wiesz, tak się trochę strach. No ale popatrz, tak. Ty możesz po prostu, wiesz, jeśli by Bóg przyszedł teraz, to będziesz żył dalej, nie? Tylko będziesz miał inną perspektywę, lepsze ciało, lepszy świat, taki 2.0. No, zgadza się, tylko chyba wiesz, o co mi chodzi po prostu, że ja tak trochę pożyłem za mało jeszcze. Chcesz więcej. No. No powiedz, że chcesz z kobietą najpierw coś, a potem dopiero możesz umierać. To chyba jeszcze daleko. Dobra. Wszyscy to rozumiemy. Każdy z nas to przeżywał i zgadzamy się z tobą. Nie ma się co dziwić. Ktoś napisał 15 lat to dużo. O to chyba nie wie, co mówi. Ma 13, no. Nie, Maciek ma już trochę więcej niż 15, jeżeli dobrze pamiętam. No tak, bo to Maciek napisał. Maciek ma więcej. Czemu 15 lat to dużo, Maciku? Napisz nam, czemu 15 lat to dużo. Dobra, Kamil, słuchaj, Konrad, bardzo dziękuję ci, że zadzwoniłeś. Super, że odważyłeś się. Fajnie, zadzwoni jeszcze kiedyś do nas, tutaj na dyżury. Zrzucimy cię, bo Róża chce zadzwonić, to damy jej szansę, co? No, bardzo fajnie, Konrad. Trzymaj się. Cieszę się, że byłeś. Cześć. Cześć. Jo, patrzcie, ile ludzi dzisiaj zadzwoniło. Nie liczyłem, ale fajnie, że dzwonią. No, to dzwońcie dalej, to my przypomnimy numer, bo już minęła godzina audycji. 222-195-159 albo enklawa.net. Tak, tak możecie zrobić. I dzwoni. Dzwoni, oto ona. Dobiera. Ta-dam. Ta-dam. Kobiecy głos w twoich uszach. Napawaj się radością, człowieku. Dzień panu. O, no, cześć. Cześć. Dzień dobry. Zastanawiałam, czy zadziała. Zadziałało. Witamy na balu samców. Tak, to my. Miło nam. A ty kto? A ja jestem Agnieszka. Zwana też Różą. Tak, niektórzy znają, niektórzy nie. Dobra. No to czekaj, który temat chcesz? Który temat chcesz? Dowolny. Chyba, że ty masz jakiś temat, o czym chciałaś pogadać z nami? Ja mam ważny temat, nie wiem. To powiedz w ogóle, co się dzieje u ciebie, tak po prostu. Jak ci się żyje, Róża, z tym Bogiem? Albo bez Boga? Masowo się rozmnażam. To chyba błogosławieństwem się nazywa, tak? To ile masz dzieci już? Czwórkę. Czwórkę? No. Ale fajnie. Fajnie. To masz 2000... czekaj, to zależy. Albo 1500. Półtora, albo 2000. 1500. Nie. Nic nie mam, nie martwcie się, nic nie dostanę. Czemu? A bo jak się otrzymuje, dostaje dochody z zagranicą, to w Polsce się nie należy. No o tak, te kurczę. Kuczki z drobnymi literkami. O tak, kurczę. Takim maczkiem. Takie coś jest? Tak, jeżeli dochód, który otrzymuje się, pochodzi z zagranicy, to jest tak zwana koordynacja systemu zabezpieczeń, czyli dostajesz nic. Strasznie smutna historia, no.
Ja wiem, zabawne. No, może dobrze, wiesz, mniej będą musieli ukraść ludziom w Polsce, żeby dać, wiesz, no, kolejne 1500, a tak zapłacić bo tam... Bo ty też masz tą trójkę dzieci, nie? Miałbyś tysiaka. A tak nie masz. Podobno do końca kwietnia mam dostać tysiaka, zobaczymy. O, to zaszalejemy. Oczywiście wszystko wydamy na dzieci, nie? A Agnieszko, ty mieszkasz w Polsce, czy gdzieś za granicą? W Polsce. Mhm. Burżuj, z zagranicy wypłaty dostaje, widzisz? No, a z jaki kraj cię zasila? Norwegia. O kurczę. Norwegia, a, Europa. Dobra. Bogaty. Dobra, Agnieszka, powiedz, jak myślisz, jak to wszystko się skończy? Ale co, świat? Nie wiem, taki rzucił Achim temat, on go rozwija. No. No, to rozwiń, co miałeś na myśli. Co autor miał na myśli, dokładnie. Idziemy jako ludzkość, jak to się skończy. Właśnie. To samo zagładzie, jakby nie było, niestety. Gdzie nas widzisz za 1155 lat? Jaku. No tak, w sumie jest, w sumie racja. No nas w sumie w piachu na pewno. No. Tak, jeżeli chodzi tylko o nas, to na pewno. Nie, społeczeństwo jest u nas bardzo autodestrukcyjne. No. Nie wydaje mi się, żebyśmy długo pociągali jeszcze. No ale gdzie jest ta destrukcja? Ja jakoś niespecjalnie tą destrukcję widzę, szczerze powiedziawszy. A propos rozmnażania, my się nawet nie rozmnażamy, więc... No, powiedziała tak, która ma cztery. No właśnie, matka czwórki dzieci. I to że nadrabiają. Ale moje dzieci chodzą do szkoły i tam są za mnie jedenacy. Ja. Smutna historia. No. Ale wiesz co, u mnie ja mam trójkę, ale powiem ci, też jest dość dużo trójek tak w okolicy, jak się rozejrzę. Może to dlatego, że wieś i tutaj jakoś ludzie inaczej podchodzą do sprawy. 1500 piechotą nie chodzi, nie? A, to ja słyszałam, że będą się mnożyć, będą... A później przeczytałem tym drobnym drukiem, co jest napisane. Dokładnie. Potem ich dzieci będą musiały to oddać. Znaczy, no, Nieku, no, ale popatrzcie, żyjemy w czasach, kiedy nigdy nie było takiego dobrobytu. Nie wiem, co ludzie są takimi pesymistami. No, tak naprawdę technologia nam bardzo dużo załatwia tematów. Ale patrz, to powinno być odwrotnie, nie? Powinien każdy mieć tam piątkę, szóstkę. Przecież właśnie ta technologia, nie? Samochody są teraz takie większe, wiesz, łatwiej je dostać, drogi lepsze, wiesz, szkoła bliżej. Kurczę, jedzenie ci ze sklepu mogą przywieźć nawet, wiesz, dostawą. To wszystko jest łatwiejsze, nie? No. Ludzie nie chcą mieć dzieci, bo dzieci są niewygodne. One wymagają czasu, pracy. No właśnie, ten komfort nam chyba poprzestawał w głowach tak, że po przyczyna prostu... Przyczyna jest gdzie indziej. To nie chcemy stracić tej wygody życia, nie? Nie, przyczyna jest zupełnie gdzie indziej. Po prostu dzieci nie są inwestycją na dzień dzisiejszy już. Kiedyś nie było ZUS-u i ktoś, kto wierzy w ZUS, po prostu jest, no... Jest nieświadomy, żeby nie użyć innego określenia, bo nie chce robić nikomu przykrości, bo ktoś może tego słuchać. Pamiętaj, że pieniądze, nawet jakby ten ZUS nie był zadłużony, to, że tak głupio powiem, pieniądze ci przy łóżku nie staną, dopóki cię nie podetrą. No. No ale możesz sobie wykupić pielęgniarkę czy coś. Ale no. Ich nie ma, bo jest nas tylko pół człowieka na jednego. Rodzi się. Nie, wydaje mi się, że tutaj, wiesz, to jest po prostu kwestia tego, że pokłada się nadzieję w czymś innym. Pokłada się nadzieję w pieniądzach od państwa, które się otrzyma, nie? Że państwo się o nas zatroszczy na starość, a tak nie będzie. A nawet jak będzie to na żałosnym jakimś poziomie, no jak to przeważnie, jak Państwowa Służba Zdrowia, czy policja, czy wszystkie jakiekolwiek służby, które są państwowe, no są na bardzo niskim poziomie, no. Nie wiem, czy znacie jakąś służbę, która jest na wysokim poziomie? Państwo? Specjaliści. Służba specjalna policji. Oni są dobrze i wyszukują przestępców na całym świecie. Na przykład. Okej. Okay. No to jest jakiś wyjątek potwierdzający regułę. No nie korzystałem, to nie wiem, nie? Znaczy, zależy chyba z jakiego punktu widzenia, bo z punktu widzenia pewnie, wiesz, kierownika Izby Skarbowej, to mamy fantastyczny aparat skarbowy, nie? Po prostu superowy. Potrafi o, tak... Skarbówka to mi przez tego siadła na konto, ale byłam w szoku. Kto? Skarbówkę. Aha. Dlaczego? Z powodu tej Norwegii? A dlatego, że odmówiłam szczepień moich dzieci i przysłali mi mandat i od razu zajęcie z konta, że tak powiem, zrobili. Za nieszczepienie dzieci? Tak. To jest przerażające. I to skarbowy chyba, bo skarbówka mi siadła. O kurczę, ale to ja bym chciał to pociągnąć, to poruszałaś ciekawy temat. Słuchajcie, to jest jeden z tematów. Ja jako facet, który
ja nie ukrywam, ja nie wierzę w ZUS, tak? I ja traktuję dzieci też trochę jako inwestycje, uważam, że to się po prostu opłaca. Opłaca się mieć dzieci, powiedzą, że to jest super przygoda, no możesz sobie tam właśnie przekazywać jakieś informacje temu drugiemu człowiekowi, bawić się z nimi, w ogóle kupić zdalne sterowane samochodziki, o których zawsze marzyłeś i tłumaczyć się, że to wszystko dla dziecka oczywiście, nie? Mam, też tak kupię. No, każdy rodzic wie, o czym mówię, nie? No dobra, w każdym bądź razie to jest jeden z tematów, który kompletnie ja go nie umiem zbadać. Jako, że nie mam dzieci, to nie mam ciśnienia, żeby go badać. Jak się dowiem, że moja żona jest w ciąży, to za 9 miesięcy to będę miał dużo czasu na zgłębienie. Ale powiedzcie mi, Agnieszka, ty słyszałam, że nie szczepisz. To jeszcze zadam pytanie kontrolne Tomkowi. Tomku, ty szczepisz dzieci, nie szczepisz? Wiesz co, do tej pory szczepiliśmy, aczkolwiek chyba niedawno zaczęła gdzieś tam ta świadomość u nas budzić, że kurczę, wiesz, coś może być na rzeczy z tymi szczepionkami, tak? Natomiast chyba już ten problem jest za nami, więc jako tako, no powiedzmy, udało nam się bez żadnych tutaj problemów przebrnąć to, nie? Okay, aczkolwiek ja rozumiem tych, którzy nie szczepią, tak? Jak najbardziej rozumiem i uważam, że brak jest tutaj rzetelnej informacji, szczególnie, wiesz, ze strony koncernów. Zatrzymajmy się na chwilę, czyli ty szczepiłeś dzieci, bo byłeś nieświadomy, że to może im zagraża i myślałeś, że to jest samo dobro i po prostu to zrobiłeś. Tak jest. Okay. Mhm. A teraz Agnieszka, czemu ty nie szczepisz dzieci? Bo ja nie uważam tego za samo dobro. Okej. Okay. A skąd, wiesz, bo to jest bardzo poważna decyzja, nie? Że tam na przykład według jakichś tam, wiesz, takich ogólnych informacji, ogólnodostępnych, ten brak tego szczepienia powoduje to, że twoje dziecko jest mniej odporne na jakieś choroby, nie? I nie boisz się tego, że potem coś zachoruje, na przykład jakąś ospę albo coś? Moje dzieci miały ospę, na to się chyba raczej nie umie. Nie, ospa akurat sama przyjdzie. No dobra, no ale nie wiem, na coś tam szczepi. No nie mam dzieci, więc nie wiem. No, na gruźlicę. Na gronkowca. Gruźlicę. Gruźlica, na którą szczepią dzieci, to jest gruźlica nie taka powszechna, czyli ta płucna, tylko jakaś tam mózgu i jeszcze inna. Czyli na tą najbardziej powszechną nie daje odporności, czy daje na te inne, to nie wiem. Jest to dla mnie mało istotne, bo ta choroba prawie nie występuje. Szczepiona WZW typu B, niemowlęta były w pierwszej dobie życia, włącznie z gruźlicą. Nie biorąc pod uwagę tego, że takie niemowlę nie jest w stanie się zarazić jakąś żółtaczką w tym wieku, chyba że matka była nosicielką, że tak powiem. No, szczepią na różne rzeczy. Szczepią na świnkę, na odry, na różyczkę. Z czegoś świnka jest całkowicie bezpieczna dla dziewczynek, a różyczka dla chłopców i w ogóle są takie dziwne miksy. No i skład chemiczny szczepionek jest ciekawy albo nieciekawy, bo niektóre szczepionki są na komórkach ludzkich, pochodzenia oczywiście okropnego, czyli z aborcji produkowane. No różne cuda i cudeńka są i nie chciałabym tego faszerować. A jeszcze składniki dodatkowe, bo mi akurat jeśli chodzi o szczepienia, to mam przyjaciółkę, która jest neurofizjologiem. I ona, jak urodziłam drugie dziecko, przysłała mi po prostu wypis, mówi, musisz to poczytać, mówi, że skład chemiczny i jak to wpływa na mózg. O, tak. Okay. Brutalny utek. No dobra, ale dzisiaj tych chorób nie ma i to jest fakt. Jak to zdementuje, że na przykład dzisiaj nie ma gruźlicy, a kiedyś była powszechna i ludzie na niej umierali. Znaczy gruźlica występuje, ta płucna, że tak powiem, to jest choroba biedoty w skrócie myślowym. To jest ludzie żyjący w ciężkich warunkach, o obniżonym tam... Czy uważasz, że choroby nie występują, bo podniosły nam się warunki życia? Tak, uważam, że choroby nie występują, bo polepszyły nam się warunki życia. To znaczy ja mam 4 dzieci, 2 była szczepiona, a 2 nie. Mhm. O właśnie, ciekawe, porównaj, jak to wygląda. Dzieci, te, które były szczepione do drugiego roku życia, chorowały non-stop, były hospitalizowane co szczepienie i to były już na coś chore. Te, które nie szczepiłam, nigdy w życiu nie były chore. No ale to jest za mała próbka, żeby chyba podjąć taką decyzję, że to, wiesz, no trzeba by to przeprowadzić na większej próbce, nie? No na większej próbce, na małej próbce, na takiej na 4-osobowej, pół na pół, jedne szczepione, drugie nie, 4 nieszczepionych nie choruje w ogóle. No to jest ciekawy wniosek.
No to jest taka fałszywa powszechność. Ja się tutaj nie zgodzę, no bo to jest opieranie takiej swojej argumentacji na niereprezentacyjnej próbce statystycznej. To znaczy, ja ci powiem, Hubę, tak. To jest tak. Może moje dzieci nie są reprezentatywne dla kogoś innego, ale dla mnie są reprezentatywne. Nie, ja ciebie rozumiem świetnie, ale wiesz, chodzi o to, że teraz my musimy podjąć decyzję. My musimy, wiesz, bo ty już podjęłaś, no, nie? Ja chciałbym, żebyśmy, wiesz, jako chrześcijanie, którzy... Wiecie co, bo czym się różni chrześcijanin od takiego innego, zwykłego człowieka? My wiemy, że ludzie są źli, bo tak nam mówi Biblia, że człowiek z natury jest zły. My zakładamy, że ktoś może chcieć zrobić jakiś przekręt i że nie chcą nam wszyscy zrobić dobrze, tylko że może być po prostu tak, że ktoś nas tutaj oszukuje, nie? Tak było niejednokrotnie, więc stąd to się bierze i dlatego o tym rozmawiamy. Tak przynajmniej ja dlatego chciałem poruszyć ten temat. I teraz jako chrześcijanie, jako wolni ludzie, gdzie naszym królem jest Jezus i Jezus mówi, że jesteśmy wolni i nie dał władzy państwu do tego, żeby nam mówiło, że mamy szczepić dzieci czy nie, więc musimy podejmować decyzje sami indywidualnie, nie? I to wiąże się z odpowiedzialnością. Ja się czuję odpowiedzialny za moje dzieci, które się jeszcze nie urodziły i chciałbym tę decyzję podjąć świadomie, nie? I nie potrafię tego zrobić. Od razu mówię, że nie przyłożyłem się do tego nigdy, bo nie miałem takiej potrzeby, nie? No bo po co? Ja już jestem szczepiony, więc dla mnie temat jest nieważny, dzieci nie mam, ale kiedyś planuję mieć, no. Ale jak ty byłeś szczepiony taką ilością szczepionek, że twoje dzieci będą miały dwa razy więcej. Okej. Okay. Zawsze się potem mówi, tylko nie w szczepionkę. Ała, ała. No. A pamiętacie... Sorry. No, to mów. No, pamiętacie tą historię, jak cały świat się szczepił, a pani kopacz zablokowała szczepionki i wyszło to wszystkim na dobre? Tak, no, tak, bardzo pamiętam. Znowu, wiecie, to samo mogę powiedzieć, co przedtem, nie? Ale to już mamy trochę próbkę większą, nie? Niż cztery osoby. Nie pamiętam, no, co tam dokładnie, o jaką chorobę chodziło, ale cała Europa się szczepiła. Świeżą grypę. Właśnie. I nie umarliśmy jako naród, więc może tak też jest z tymi szczepionkami dla dzieci. To może jak ktoś chce, to słuchajcie, przypominamy, że możecie tutaj dzwonić, że jest to audycja, która nazywa się, kurczę, tak szczerze wam powiem, tak, bo ona nie ma do końca jeszcze nazwy, ale jak na razie roboczo nazywa się Radioaktywni, czyli to jesteśmy my, czyli ta grupa, która tutaj nadaje, a to jest audycja Ostry Dyżur, więc tak w skrócie, ale to strasznie długie się robi, czyli Radioaktywni na Ostrym Dyżurze, o tak, taka może długa być. Nazwa, może taka być. Długa nazwa, dwuczłonowa, ale kurczę, no, czegoś trzeba zacząć, tak zaczęliśmy. A wiecie co, jeszcze powiem coś o szczepionkach. To przypomnijmy, nie, że 222-195-159-enklawa.net, dzwońcie. W ten sposób, Hubert, skończył swoją wypowiedź, a ja tylko dodam, że swego czasu było jakieś tam raban na Facebooku odnośnie tego, że dzieci, rodzice nie chcą, żeby dzieci nieszczepione były w przedszkolu razem z ich szczepionymi dziećmi, co wydaje się o tyle nielogiczne, że jeżeli zaszczepiłem swoje dziecko, no to nie powinienem się obawiać, że dziecko nieszczepione przywlecze jakąś chorobę, prawda? Bo przecież moje jest zaszczepione. Nie muszę się bać. Co wy na to? No. To jest to absurd. Okej. Okay. Na 222-195-159. Tak. Okej. Okay. A ja tutaj staram się na Wiki znaleźć historię szczepionek i na co one tak naprawdę na początku, jakieś sukcesy, pochodzenie szczepionek, typy szczepionek. Znaczy, Hubert, wiesz co, ja myślę, że nie ma co negować jakby samej dobroczynnego działania szczepionki per se, tak? Bo wiesz, wyjeżdżasz do Afryki, bierzesz szczepionkę na to, na tamto i to rzeczywiście ma sens, tak? Bo ratujesz się przed jakimiś powikłaniami, które cię tam najprawdopodobniej dopadną, czy chcesz, czy nie. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że problem jest chyba gdzie indziej. W tym, wiesz, każda obowiązkowość nadzorowana państwowo, wymuszona przez państwo, okay, no to są, wiesz, grube forsa, tak, łatwy rynek. Jak tylko przebijesz się przez ministra z tym swoim produktem, no to po prostu potem możesz ładować, wiesz, w setkach tysięcy sprzedaż, nie? Mhm. No i jak komu ma zależeć, żeby to skończyć, nie? No nie ma nikogo, nie? Mhm. No dobra, ale zadam pytanie ci tak, albo inaczej, podam przykład. Moja Natalia ma jakieś tam wykształcenie farmaceutyczne, tak? I w związku z tym trochę się dowiedziałem o tym świecie i potrafię teraz dostrzec parę jakichś tam aspektów, nawet wyłapuję je bardzo często. Widzę, że w aptekach jesteśmy nagminnie oszukiwani, nie?
podam przykład. Ostatnio kupiłem sobie krople do oczu. Wiem, że oko nie ma żadnych systemów obronnych, w związku z tym kupuję zawsze krople bez konserwantów. No jako, że siedzę dużo przed komputerem, to czasem to oczy muszę zakroplić. I pani przy kasie mnie oszukała, powiedziała mi, że krople, które może mi zaproponować zamienniki, są również bez konserwatów i ma tą samą substancję aktywną. I tak jest bardzo często z lekami, że na przykład taki ibuprom. Ibuprom jest bardzo drogi, a wszystkie te leki ibupromopodobne mają ibuprofen, czyli tą samą substancję, i działają dokładnie tak samo. Nie? Ewentualnie dawka tego ibuprofenu może być inna. Ale na przykład taki najtańszy lek z ibuprofenem kosztuje 6 zł, a ibuprom tam załóżmy przed 12, nie? Czyli płacicie tylko i wyłącznie za markę. Niczym się to nie różni, skład jest dokładnie ten sam. Bo to nie jest jakiś tam rocket science, nie? Że tak powiem. To jest po prostu ibuprofen, nic więcej. No, stąd nazwa ibuprom. Okej, okay, no ale wracając do tego, na gminie nas oszukują, nie? I jeśli się ich na tym nie złapie, im się tego nie pokaże, to robią to celowo, po prostu, bo ilu klientów się wróci, albo ilu klientów przeczyta ulotkę, że tam jest coś innego, nie? Ja napisałem skargę na tą aptekę, w takim sensie, że złapałem ich na tym i powiedziałem, kurczę, są dwie możliwości, albo mi perfidnie oszukaliście, albo nie wiecie, co sprzedajecie, co jest jeszcze bardziej przerażające, bo sprzedajecie leki, nie? Proszę sobie wybrać opcję, która wam bardziej odpowiada. No, w każdym razie oddali mi pieniądze i przeprosili, nie? Kupiłem sobie krople, które chciałem wcześniej, od których zostałem odwiedziony, ale tam nie ma za dużo państwa. To jest po prostu wolny rynek. Ale zobacz, ten wolny rynek powoduje, że się, wiesz, eliminuje takich sprzedawców. Powiedz, co to była za apteka i po prostu jedź od razu na ostro. Nie rozumiem. Jeszcze raz powtórz. Zobacz, jeżeli cię oszukali w jakiejś aptece, to powiedz nam w jakiej. Dzięki temu aptece. Mechanizmem wolnorynkowym eliminujesz tą aptekę. Okej, wiesz co, przepraszam, bo po prostu przeczytałem komentarz na tym, na enklawie, no to ja już mówię, gdzie ona jest. To się chyba nazywał Dr. Med, ale żeby nie kogoś nie oczernić, to już wam tutaj zaraz powiem, bo to jest na Rolnej w Katowicach. Apteka Rolna Katowice. A, to przejeżdżam koło niej dość często. Widzisz, blisko naszej pracy. Tak, Dr. Max, przepraszam, widzisz, bym no, powiedział. Widzisz, będę apteka Dr. Max, znajdująca się na ulicy Rolnej 30 w Katowicach. Więc tą aptekę na odradzamy. Czarną listę. Czarna lista, blacklist. Tam wciskają. No i słuchajcie, jako że wiem, że wiem, jak działają takie apteki specjalnie wciskają zamienniki bardzo często dużo gorszej jakości, ponieważ mają na nich większą marżę, więc dlatego je wciskają. Albo kończy im się termin ważności i będą musieli je wyrzucić. Coś z nimi muszą zrobić, nie? Albo przyszły gadżety właśnie z firmy, która sprzedaje tą wersję ibuprofenu. Tak. No, to lekarze tak robią, nie? Że dostają przed wycieczkę, bo nie mogą z tej łapówki, to im się funduje i to jest szkolenie. Szkolenie z poznania leków na Majorce 2 tygodnie z żoną. Możesz ją zabrać ze sobą. Tak. No. No dobra, Róża, dzięki ci bardzo za nowy, ciekawy temat, który tutaj mogliśmy poruszyć dzięki tobie. Szczepiony. Jak my, wolni ludzie, mamy z tym żyć? Z szczepionką. Płacić mandaty. Ile kosztuje taki mandat? Właśnie, z ciekawości. To są śmieszne pieniądze, bo na początku dostaje się takie mandaciki co 3 miesiące po 12 zł na głowę, czyli na każde dziecko, nie? Jakoś tam. Nieszczepione czy szczepione? No nieszczepione. Ale jak się zgłoszą do wojewódzkiego, to dostajesz 5 tysięcy na łeb. No kurczę, poważna sprawa. Rury. No. Ale ja już, wiesz co, śledziłem trochę wiadomości na ten temat, że tam odwołania są dość skuteczne od tych decyzji, bo te decyzje są bezprawne. Tylko trochę to trwa. A zawsze się odwołują, bo nikogo nie stać na płacenie tyle kasy, no bo to bo płacisz ty to 5 tysięcy i płaci twoja żona 5 tysięcy. No ale wiesz, jakim prawem 5 tysięcy, tak? Tutaj wiesz. Znaczy, ja to własność jest? Dziecko państwa czy rodzica? Już to. Jak to? Państwo? To jest ochrona obywateli innych. Tak to można wytłumaczyć na przykład. Nie szczepisz się, narażasz innych obywateli na choroby. No ale mogłoby być tak na przykład, że potem dziecko, jak jest dorosłe i zachoruje na jakąś chorobę, a było nieszczepione, to może oskarżyć rodziców i to byłoby słuszne i sprawiedliwe, bo rodzice podjęli decyzję, a dziecko ponosi konsekwencje, nie? To możesz to tak założyć pod warunkiem, że udowodnisz, że szczepionka działa. Okej. Okay. No ale mogę dowieść, wiesz, że... No tak, no faktycznie, no okej. Okay. Ale słuchaj, opiekę prawną nad dzieckiem do tam 18 roku życia masz ty, więc twoje decyzje są, wiesz, niepodważalne, nie?
Dziecko nie ma ci czego zaskarżyć. Może ci zaskarżyć, jeżeli ono miało 19 lat, a ty je zmusiłeś do czegoś, nie? Albo zabroniłeś mu czegoś, bo wtedy to ono teoretycznie już samo ma prawo formalnie decydować o sobie. Ale wcześniej nie. Okej, okay, no nie wiem, nie mam dzieci, więc nie wiem, jak to tam wygląda od strony prawnej. Wiesz, teraz dzieci są takie, że mówią do nauczycieli, że wezmą prawnika, nie? Więc... Wiesz co, jeżeli ja dzieciom powiedziałem, że jeżeli w szkole pani im powie na jakiejś tam lekcji wychowawczej czy gdzieś tam, że jeżeli w domu dostaną klapsa, to mają tam zadzwonić pod jakiś numer, to od razu w tym samym dniu po prostu wsiadam w samochód, jadę do tej szkoły i robię po prostu wielką aferę. No i sami dzwonią. Nie, bo u mnie, do mnie tak ze szkoły dzwonili, bo moje dziecko przepiekło się na grzejniku jedno. O. Przepiekło sobie zadek na grzejniku, miało taką, no, taką, no taki woziutki pasek na 2 cm długości 5. Po prostu zwyczajnie, dosłownie szczebelek od grzejnika odparzony na tyłku. Czyli to był swój pierwszy czerwony pasek. Tak, dostałam pierwszą czerwoną kartkę, że źle się opiekuje państwowym dzieckiem, bo ono ma coś na tyłku. Okej. Okay. Pytanie, skąd oni wyczaili, że ona ma kreskę na tyłku? Tak, szkoła mi dom jest wymieniła z tego tytułu. Ale skąd oni wiedzieli, że ona miała kreskę na tyłku? Pani higienistka. Moje dziecko chodzi na basen. Okej. Okay. Powiem wam, że dla mnie to jest takie właśnie komsomolskie podejście, że dzieci są państwowe i to jest jedna z najohydniejszych rzeczy, w jaką ludzie w tym kraju wierzą. Wiecie, mnie to przeraża osobiście, bo po prostu to jest dla mnie nie do wiary, że można w ten sposób... Ja widzę to, jak rodzice inni traktują, wiesz, nauczyciel to, co powie, jest święte, to, co tam powie ksiądz na religii, jest święte. To wszystko, co o ich własnych dzieciach mówią obce osoby, jest dla nich ważniejsze niż ich własna opinia, niż ich własne dzieci. Mnie to przeraża, powiem wam szczerze. A może dzieci... to wynika z tego, że nie wszyscy się czują tacy fajni, albo, nie wiem... Słuszni, wiesz, tacy... No właśnie. Prawi, nie? Nie wszyscy są takie małe poczucie, nie? Ludzie się naoglądają tych reklam, gdzie wszyscy się uśmiechają i głaszczą i przytulają i tak jest przez 50 sekund, co 20 minut na Polsacie, nie wiem, nie oglądam. I oni myślą, że tak wygląda życie może, nie wiem. Wiesz, poza tym te słowa, tak, mylenie, tak jak pomylono, wiesz, słowo, znaczenie słowa miłość, tak samo, wiesz, bicie dzieci na przykład, mówi się, że to jest równa się maltretowanie dzieci, czy nie wiadomo jaki sadyzm, tak? Natomiast, wiesz, klaps wychowawczy to nie jest żadne bicie dzieci, nie? No nie, no nie jest to bynajmniej znęcanie się. Czyli no teraz, oczywiście. Czyli teraz co, publicznie na antenie przyznajesz się, że dajesz dzieciom klapsę? Ja? Tak. Nigdy w życiu. Ale was wziąłem, co? Kubercik, a swojemu pieskowi dajesz czasem pewnie, klapsę? Oczywiście. Możecie mnie posądzić. Znęcasz się nad zwierzakiem, no jak? Ja możesz? Się nie boję, ja jestem anarchistą. A za znęcanie się nad zwierzętami dają większe wyroki jeszcze niż za ludzi. Słuchajcie, bez skrupułów. Jak przebiega przez ulicę, dostaje w pierdziel, nie? Taki mocny. Bo go bardzo lubię i wolałbym, żeby dostał w tyłek, niż żeby go rozjechało auto. A jak ktoś mi powie, że dlaczego pies biega bez smyczy? Bo jest wolny. Wolę, żeby umarł, niż był niewolnikiem. No, to już taka hierarchia wartości. Lepsza wolność niż ból. Do życia w Polsce jednym słowem. Nie nadaje się. A słuchajcie, pochwalę wam się, dzisiaj mi przyszedł patent strzelecki. Właśnie wow, odebrałem dzisiaj stałeś? Poleconego. Zdałem, tak. Trafiłeś do tarczy? Trafiłem, no. Trafiłem. Gratulacje. I co teraz możesz zrobić z tym? Mogę wystąpić o pozwolenie na broń palną. A mogę zapytać technicznie, jak kosztuje zrobienie patentu strzeleckiego w Polsce? Zależy od klubu, ale ogólnie jakby wszystkie koszty podsumować, to jest wydatek może gdzieś rzędu, nie wiem, 1000 zł. Ja myślałam, że to jest... Nie, nawet mniej, no przesadziłem. No wiesz co, powiem ci, że wydałem może 2 razy na paczkę amunicji plus jakieś tam 100. No na amunicję wydałem z 300 zł łącznie może. Dużo inaczej, może wydałem tak mało, bo trenowałem w domu, bo kupiłem sobie replikę i to się niczym nie różni. Jak człowiek tam wyłapie pewne zasady, to się niczym nie różni, można trenować za grosik, za strzał, zamiast płacić 2 złote za strzał. Więc po prostu strzelałeś do psa. Nie chodzi o ten przepis, to też o zdobycie zezwolenia na broń właśnie, tylko chodziło mi o koszt. Nie wiem, mnie to kosztowało jak na razie chyba z 500 zł, ale jeszcze tam będę musiał przejść badania lekarskie i tak dalej, więc już wiem, że to będzie gdzieś koło 1000, może więcej. Nie wiem, nie dokończyłem procedury. Jeszcze czeka mnie badanie lekarskie i potem wniosek na policję. Tak.
Wniosek nie wiem, ile kosztuje. Wiem, że badanie kosztuje coś chyba tam z 350 zł. No więc łącznie może w tysiaku się zamknie. Tysiak i macie klamkę. To nie jest tak. Śpieszcie się, bo co niedługo się skończą takie luksusy, więc nie żebym tutaj zachęcał, ale warto by było. Ja słyszałam, że w Unii chcą zakaz posiadania przez wszystkich w ogóle bym no. No, dlatego kupujcie czarnoprochowce, bo są nierejestrowane. Ja tutaj kupuję jedną taką broń nowoczesną, żebym po prostu miał, póki mi jej nie zabiorą, ale na pewno kupię dużo czarnoprochowców, a lot of, będzie dużo, dużo, dużo. Będę chował i będę rozdawał, dawał prezenty, żebyście mieli, pochowajcie gdzieś po szafach. Bo to nigdzie się nie rejestruje, więc no, będą chcieli od was dowód, to kupcie w Czechach. Nie kupujcie tutaj, żeby nie było zarejestrowane, bo przyjdą i zabiorą. No, tak zróbcie, bo to naprawdę, jeśli będzie tak, jak się zapowiada, że będzie, a matematyka na to wskazuje, czyli że przez te 500 plus i na jakieś ciekawe pomysły, nie wiem, czy wiecie, na 500 plus wzięto z takiego zapasu, który miał być na emerytury za 3 lata, a więc już teraz wiadomo, że nie ma pieniędzy na emerytury już na wypłaty za 3 lata. Za 3 lata teoretycznie braknie nam kasy, nie? Znajdą się. Ale w polityce 3 lata, Hubert, to jest normalnie jak 200 lat, wiesz, życia normalnego człowieka. Ci ludzie o tym nie myślą. No dobra, no w każdym bądź razie, co się będziemy przejmować, nie? Za 3 lata skończy się kasa. No i wtedy na pewno te rewolwery będą ciekawą alternatywą dla złota. Ostatnio wymyśliliśmy z kumplami, że to jest też fajne aktywo, nie? Lepsze. Ale czekaj, Hubert, a gdzie ty gromadzisz swoje skarby, że ty tutaj spluwę musisz na ziemi mieć? Ja nie chcę mieć spluwy dla siebie. Coś dla innych. To są te dwa miecze. Nie, wiesz co, ja to widzę tak, że naprawdę byłoby mi przykro, gdybym widział, że na przykład ktoś komuś robi krzywdę, na przykład, że nie wiem, mojemu sąsiadowi wyłamują drzwi do mieszkania i zabierają mu ostatnią konserwę, tak? I on na przykład jest pobity czy coś, a ja nic z tym nie mogę zrobić, bo nie mam mu jak pomóc, bo ich jest 4, a jestem 1, więc chcę mieć wtedy możliwość wyboru i podjęcia decyzji, czy mogę go bronić, czy nie, to po to to robię, ale nie będę się powtarzał, bo już to mówiłem. Ja tego nie słyszałem jeszcze. Bardzo nie, poważnie, bo ja chciałem zrezygnować, nawet wam powiem, przyznam się uczciwie, z kupna broni, bo mnie Bóg kiedyś uratował przed bandytami. I to tak naprawdę w taki przeogromny sposób, że ja miałem nóż i myślałem, że mam broń jakąś, mogę się bronić i sobie go nosiłem, a jak mnie zaatakowało 10 osób, to go nie użyłem, a Bóg ich wszystkich przepędził i miałem taki cud prywatny w swoim życiu. A no i w związku z tym, skoro mam takiego Boga, to po co mi pistolet, nie? Ja uwielbiam mieć to pod kontrolą wszystko i ja bym chciał mieć pistolet, tylko myślałem na tym sporo i stwierdziłem, że skoro Bóg mi nauczył mnie czegoś, to może nie powinienem go mieć. No a potem zacząłem rozpatrywać wszystkie jakieś sytuacje i doszedłem do wniosku, że dla siebie mógłbym zrezygnować, ale nie chciałbym rezygnować dla kogoś, nie? Chciałbym go obronić. No, nie chciałbym po prostu stać przed taką sytuacją, że nie mogę nic zrobić i musiałbym patrzeć, jak ktoś tak cierpi. No nie, wyobraźcie sobie, że ktoś kogoś gwałci, a wy nic nie możecie zrobić, nie? Straszne to jest. Nie chciałbym tego oglądać, no. Ja powiem ci, wyobrażam sobie tę sytuację, wiesz, tam gdzie wpadał jakiś szaleniec na tych uniwersytetach amerykańskich, tak? I wiesz, tu stada młodzieży. No i co oni mogli zrobić, nie? Chociaż też, żeby nie było, nie? Bo to było tak, że Bóg mnie obronił już od razu, w takim sensie. Nie wiem, jak się do tego odnieść, to możecie mi napisać w komentarzu, jako inni ludzie, którzy znają Boga. Ja miałem taką sytuację, że szedłem sobie drogą i szło takie kibole jacyś szły, nie? I mi nic nie zrobili, a zaczepili mojego kolegę, który szedł ze mną i jego zaczęli bić, nie mnie. Ja miałem do wyboru albo go zostawić, albo stanąć w jego obronie, nie? Więc skoro wiedziałem, że staję w jego obronie, a mam ten nóż, to go może wyciągnę i przestraszę, że oni sobie uciekną, nie? Bo mam przewagę jakąś, no mam groźne narzędzie. Okazało się, że nie uciekali, bo nóż był czarny i go nie wiem, czy nie zauważyli, czy co. No i miałem wtedy do wyboru, że albo ich będę tym nożem atakował, albo nic nie zrobię, nie? No i schowałem ten nóż za plecy, żeby mi go nie zabrali i no i stwierdziłem, że lepiej oberwać, nie? Niż tam kogoś zabić. Z taką decyzję podjąłem wtedy. No i jakoś jak już obrywałem po głowie, to stwierdziłem, że chyba bym tego musiał jednak użyć, bo jak stracę przytomność, to mi go zabiorą, nie? No i wtedy mi się przypomniał, ej, przecież jestem chrześcijaninem, czym jestem taki głupi, nie? No i zawołałem Boga na ratunek i oni wszyscy uciekli. Takie coś. Taka sytuacja. No więc w sumie wtedy też miałem taką sytuację, że wezwałem Boga i jak ratowałem kogoś, nie?
No, to może nie powinienem mieć na tego pistoletu? Kurczę, nie wiem. Nie mam, no wiecie, to jest poważna decyzja. No nie, nie, no bo na przykład taka sytuacja w Paryżu, idzie sobie facet, strzela po kolei, my stoimy za nim i co? Może wezwać Boga albo strzelić z Glocka. No właśnie. I pytanie teraz, czy Bóg też by nie zareagował wtedy, nie? Na twoją modlitwę. No ale no pytanie, a czy Bóg chce, żebyś, może, to po co zapinać pasy, bo to jest ta sama sytuacja, nie? Po co zapinać pasy, mieć gaśnicę w budynku, apteczkę w samochodzie, skoro zawsze możesz zawołać do Boga? Wiesz, gdzie się kończy ta granica, wiesz, ona jest bardzo płynna, nie? A może nie powinniśmy w ogóle, powinniśmy konsumować wszystko, a to, co nam zostanie, jesteśmy w stanie skonsumować, to rozdajmy ubogim. Może nie powinniśmy w ogóle robić oszczędności, bo powinniśmy polegać na Bogu. Wiesz, bądź tu mądry, nie? Jeśli zaczynasz gromadzić jakieś, robisz oszczędności, to przestajesz polegać na Bogu. No ale sprawdziłeś już sytuację, więc działa. Czyli co? Czyli robimy z tego religię. Skoro raz zadziałało, to mamy zasady, zawsze można Boga pociągnąć do odpowiedzialności. No przecież takie są zasady, ustaliliśmy je, nie? No Bóg nie ustalił sobie zasady, tylko tak się zachował wtedy, w jakiejś sytuacji, a może chce, żeby był mądrzejszy i po prostu nie nosił noża, tylko może miał Glocka, nie? A może nie chce, żeby miał Glocka, nie wiem. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Wiem, że nie chce robić z jednej sytuacji religii. Otóż to. No. Każe mi myśleć Bóg, wiesz? I na zdrowy rozsądek, jeśli mam myśleć, to Glock mnie przekonuje, czy tam jakikolwiek pistolet, ponieważ naprawdę można zrobić kupę dobrych rzeczy tym Glockiem. Naprawdę. To jest złota myśl, którą trzeba w ramkę. Kup Glocka, możesz zrobić dużo dobrych rzeczy. No naprawdę, no można uratować kupę istnień, nie? No, weźmy taki Paryż, wchodzi taki gość, zaczyna strzelać z karabinu, chociaż to jest tak mało prawdopodobna sytuacja, że nas będzie dotyczyć, nie? Ale załóżmy, że się tak dzieje i zabijasz gościa, albo postrzelisz go nawet, czy zaszantażujesz, ale obawiam się, że będziesz źle strzelenic, który ostatecznie i tak ginie, że lepiej, żeby go zastrzelić, nie? Strzelasz do niego i ratujesz 100 jakichś osób, no. Dokładnie tak, dokładnie tak. No bo wiesz, jak ja zginę, załóżmy, żebym zginął, no to będzie Natalii smutno, wam będzie smutno, bo nie będzie miał kto technicznym być od audycji, nie? Tam może jeszcze paru innym osobom, ale no tak poza tym, to ja sobie będę z Bogiem. To mi będzie dobrze. Z drugiej strony, wiesz, jakaś nowa twarz by się pojawiła w audycji, coś nowego, zmiana. No właśnie, zmiana. Nie bójmy się zmian. Przecież cały czas są nowe. Achim jest, zobacz. W zeszłym tygodniu Wojtek był już, no Wojtek nie pierwszy raz, ale już parę razy był. Ty jesteś, teraz będziesz, tak wiesz, będziesz częściej, będziesz może raz na miesiąc nawet, bo nawet częściej. Zobaczymy, może ci się spodoba, może się wkręcisz w nadawanie. Zobaczymy, no. Zobaczymy. Chciałbym, żebyś zawsze miał z kogo wybrać. Ja też bym tak chciał, no. Cieszę się jak na razie, że tutaj sobie możemy raz nadawać. Słuchajcie, będę przypominał, bo już jest 22:39, jakoś się rozgadaliśmy. Fajnie. Mamy 20 minut na przyspieszenie tempa. Fajnie jest tak, powiem wam. No robią się noce takie na odwyku. Kiedyś było coś takiego i teraz czuję ten klimat, nie? Tak sobie siedzę, bujam się na moim foteliku, jest już bardzo późno. Zostały już tylko takie wytrwałe osoby, które chcą tutaj z nami być i słuchać naszego gaworzenia. Ale fajnie, gdybyście zadzwonili i sobie z nami otworzyli jakieś piwo i wypili, albo wino, jak Achim. 222-195-159 albo enklawa.net. W każdym mieście. Agnieszko, jesteś z nami jeszcze? Tak, jestem. Tobie też bardzo się cieszę, że się odważyłaś. Dzwoniłaś kiedyś wcześniej na odwyk? Na przykład? Tak. Okej. Okay. Aha, fajnie. No to dobra, nie ma już balu samców. Udało ci się tą imprezę trochę, wiesz, zmienić. Nie popsuć, fajnie jest, jest lepiej. A słuchaj, czekaj, jakie mieliśmy tematy? O tematach Achima poruszyliśmy, mój chyba o zmianach też, a Hubert, ty miałeś jeszcze temat. A mój temat, nie wiem, jak o nim życiowo sprzedać, więc chyba go wyrzucę do kosza jak na razie. Musiałbym go ubrać w inne słowa, brakuje mi jakoś, bo to wiecie, przemyślenia z dzisiaj na gorąco, miałem bardzo ciekawą rozmowę w samochodzie i stąd takie przemyślenia. Rozmawiałem z takim człowiekiem właśnie na temat tego, czy chrześcijanin musi przestrzegać prawa, nie? No i widziałem, jak bardzo często ja też mam z tym problem, żeby było jasne, nie? Też tego nie do końca rozumiem. A o jakim prawie mówisz? Jakie prawo masz na myśli? Jakie prawo mam na myśli? No prawo... Okej. Okay. Jakieś wymyśliłem świetne porównanie. Mogę się z nim podzielić z wami i na podstawie tego możemy budować jakąś rozmowę, nie? W Polsce jest obowiązek meldunku, pomimo wielu plotek, że go nie ma, to ja wam mówię, że jest. Możecie sprawdzić.
I obowiązek meldunku, jeżeli się nie zameldujecie, nie jest karany. Czyli prawo, jeśli nie przestrzegasz prawa, nie ponosisz tego konsekwencji. Mi się to bardzo kojarzy z chrześcijaństwem, bo jest jakieś prawo, czy to prawo u Żydów, czy prawo nasze takie, nie? Czyli tam, że sumienie będzie nas sądzić, czyli my tak podskórnie wiemy, co jest dobre, co złe. Na przykład jak komuś coś kradniesz, to wiesz, że to jest złe i twoje sumienie cię osądza i będziesz na tej podstawie sądzony. No więc jakieś prawo jest, ale... Naturalne. Tak, takie naturalne, ale wiem o tym, że te prawo, jeśli złamie te prawo, to ono nie ma żadnych konsekwencji, jeśli chodzi o moje życie wieczne, bo Jezus te konsekwencje wziął na siebie, więc jest bardzo podobny do meldunku. Coś tam nam gra w tle u kogoś, nie wiem u kogo. Halo, halo? Ktoś musi wyciszyć mikrofon, bo u niego radyjko gra. Dobra. No więc wracając do tego przykładu, jeśli jesteś patriotą, załóżmy, nie? I twoje państwo ci mówi, że masz się zameldować, bo ja bym chciał, co prawda nic ci nie zrobi, jeśli tego nie zrobisz, bo jest, nie ma konsekwencji tego, ale chciałbym, żebyś się zameldował, bo będzie mi łatwiej prowadzić administrację i w ogóle fajnie będę wiedział, gdzie przyjść do ciebie z komornikiem, ze skarbówką i gdzie policja ma wpaść o 4 rano. Jak jesteś patriotą, to się zamelduj. No, to podobnie jest z Jezusem, nie? Że Jezus jest moim królem, ja się nazywam jego uczniem, w związku z tym może warto, żebym robił to, co mu się podoba, nie? Czyli może jak tym Żydom powiedział, że nie podoba mu się na przykład, jak jedzą świniaka, to może pomimo tego, że nie ma konsekwencji, to fajnie by było, gdybym nie jadł. No, takie coś. I teraz pytanie, czy Bogu się podoba? Nie, czy jesteś Żydem. Czy Bogu się podoba na przykład to, jeśli sprawdzasz, co tam jest napisane w Starym Testamencie i stosujesz to, pomimo tego, że nie ma kary, tylko dlatego, że go lubisz. No tak. No dobrze, pomimo tego, że jest to... No dobra, czepiam się, no bo to jest dla Żydów, tak? To pytanie, czy czujesz się, że ciebie to dotyczy, czy jesteś tylko obserwatorem? No pytanie właśnie, co znaczy, no prawo mnie nie dotyczy. Bo nawet inaczej, gdybym nawet był Żydem, nie? To raz, że ta umowa już jest nieważna, bo została, że tak powiem, przez Żydów zerwana, nie przez Boga. Jedyna osoba, która wypełniła te warunki, to jest Jezus, a ja jakoś, no w sumie to trochę jestem Żydem, wiesz, bo Jezus był Żydem, wypełnił tą umowę, a ja się po nią podpinam na lewo, bo Jezus mi pozwolił. No to trochę tak. Taki duchowy Żyd, nie? Trochę tak. Coś takiego, jakby się czuje, tak. No. A Żyd wszczepiony trochę, nie? No. Tak, ta gałązka taka Żyd wszczepiona, nie? No więc wiesz, teraz ja się pytam, Jezu, podoba ci się, jak nie wiem, świniaka, czy po prostu jestem głupi i sobie wymyślam religijne zasady, nie? To takie pytanie. To jest jak z tym teraz, wiesz, zasadę sobie wymyślamy, nie? Czy żyć tak, jak oni żyli, pomimo tego, że tego nie rozumiemy, ale robimy sobie zasadę, bo tak jest bezpieczniej? Czyli na przykład nie kupię Glocka, bo to wymaga ode mnie myślenia, nie? I podejmowania decyzji, a zrobiłem sobie religijną zasadę, że Bóg mnie uratuje zawsze, co jest bzdurą, bo nie musi tak być. I nie może, może też nie muszę, może Bogu jest obojętne, czy jem świniaka, czy nie. I też sobie robię religijną zasadę. No, zastanawiam się nad tym. Pewnie dużo osób innych też. Może nie nad świniakiem, ale nad jakimś innym tematem. Może weźmiemy jakiś temat bardziej taki, wiesz, z kodu kulturowego. Wielu młodych osób tu nas słucha. Dzwoniło dzisiaj tutaj osoby, które miały po 16-17 lat. I tam jest na przykład temat masturbacji, nie? Który też można zaraz tutaj wyciągnąć i o, proszę, jak życiowo się robi, bo każdy facet ma potrzebę. Słuchaj, prowokujesz tak, jakbyśmy nie mieli tematów. Ja tylko chciałem odnośnie prawa dodać, że wiesz, jeżeli przestrzegasz, to przestrzegaj wszystko, a jeśli nie przestrzegaj, to niczym się nie czuj związany. Tak ja to widzę. Ja przyjąłem ten drugi wariant, tak? Żyję z łaski, wiem, że żyję z łaski, wiem, że prawo nie ma już nade mną mocy, więc... Nie wiem, zostaje przy prawie naturalnym, tak? Bo wiem, że jest dobre. Chodzi o prawo. Nie, bo chodziło o podobanie się. Tak, chodzi o to, że teraz już sobie i żyjesz. Przeczytasz Biblię i znasz się, co Bogu się podoba? Gadasz z nim, czy po prostu żyjesz? A, skoro prawo mnie obowiązuje, to będę już tak, jak mi się podoba. No tak, ale czekaj, to, co się Bogu podoba, to nie znaczy, że to jest to samo, co prawo dane Izraelitom. To są dwie różne rzeczy. Ja mogę, wiesz, mi się podoba, jak moje dzieci, wiesz, zachowują się tak, a tak, ale reguły, które mamy w domu, które dotyczą tam spania, mycia, czy czegoś tam jeszcze, to jest zupełnie inna bajka, nie? Tutaj Grabik napisał na czacie, go zacytuję, prawo naturalne jest dobre, a prawo Boga nie?
No, to jest dobre pytanie. No bo na przykład w Biblii jest napisane w Nowym Testamencie i Paweł mówi, że i mówi tutaj konkretnie o Starym Testamencie, nie o Nowym, że całe tam prawo, prorocy, nie, jest dobre i jest, służy do tego, żeby właśnie wychwytywać jakieś błędy. No zobacz, ja mam koncepcję taką. Bóg dał wszystkim to prawo naturalne, tak? Ono jest gdzieś tam w postaci sumienia, czy takich zasad społecznych, bardzo łatwo rozpoznawalne i można je dostrzec po prostu w życiu i w prawodawstwie takim oficjalnym i tak dalej, nie? Natomiast Izraelitów, czy inaczej, ten naród wybrany, który potem został Izraelitami, Bóg traktował jednak w specjalny sposób, tak? I dla mnie to jest przykład, że wybrał ich po to, żeby nam pokazać, że przez prawo nie możemy się mu przypodobać, nie? Że to prawo, w którym szukano przypodobania się Bogu, dojścia do Niego, zbliżenia się do Niego, no tak naprawdę okazuje się to niewykonalne, nie? I wiecie, jest na to dowód, bo tylko Jezus był w stanie to wszystko wykonać, a jak wiemy, miał czyty, nie? Tylko to nie jest odpowiedź na pytanie. To powtórzysz pytanie? Pytanie jest takie, nie? Czy to, co jest napisane w Starym Testamencie, to jest opis tego życia, jakie Bogu się podoba, jakie powinniśmy wieść? Czy to jest po prostu już tylko historia i możemy sobie to poczytać jako ciekawostka? Czy może faktycznie możemy jakoś wyciągać z tego wnioski, na przykład, że Bóg powiedział tam do kogoś, zrób tak i tak, ale takie uniwersalne rzeczy, nie wiem, jak komuś powiedzie tam idź do gdzieś tam, no to wiadomo, że to nie jest do nas, nie? Ale jak na przykład komuś powiedzie, słuchajcie, nie podoba mi się na przykład jak kradniecie, nie? No to czy możemy z tego wnioskować, że Bogu się nie podoba jak ludzie kradną? No możemy. Nie podoba mi się jak kłamią. No podoba, możemy wyciągnąć, nie? Ale to akurat masz zbieżność, przepraszam, z prawem naturalnym, tak? Więc musiałbyś poszukać jakiegoś przykładu bardziej specyficznego. Jak ukradłeś, to musisz oddać i to dwa razy tyle chyba było. To jest a może, że jak, wiesz, chce ci się kupę, to wyjdź za obóz, weź łopatkę, wykop dziurę i załatw temat na czysto, nie? No i to jest praktyczne. Tak. Praktyczne, no bo jak nie? jesteś na obozie, to nie robisz kupy w obozie, a jak masz w domu kanalizację, to nie musisz, wiesz. Ale ja porównam, bo mam psa, nie? I mieszkam w mieście, no to ja zbieram po psie, bo to jest słabe, jak ten pies wszędzie sra, nie? I kurczę, wszystko jest obsrane potem. To lepiej to posprzątać, zamiast w obozie zostawiać gdzieś, gdzie ludzie mieszkają, kupę na środku. Praktyczna rzecz. Polecam wszystkim właścicielom psa zbierać kupy, no. O, jeśli nie zbierasz kupy, to widzisz, łamiesz prawo Boże. Nawet psa. No to teraz nadinterpretujesz, bo legalista powie, tam nic nie ma o psach, nie? No legalista, no ale chodzi o zamysł jakiś, nie? Czemu ma być nas srane w tym obozie tutaj u nas? No właśnie, czyli zobacz, czyli jest coś takiego jak duch prawa, nie? Czyli jakby ten cel, który stoi za tymi zasadami. Złapałeś mnie, kurczę, no i teraz będziesz to ciągnął pewnie. Ale czemu? To jest przecież bardzo fajne, ja nie chcę cię łapać, tylko myślę, że... Zobaczcie, prawnicy też mają taki termin, nie? Nie pamiętam, jak to się fachowo nazywało, ale też coś w tym stylu duch litery, czy... Chodzi mi o to, że powinni interpretować przepisy w zgodzie jakby, wiesz, z duchem ustawodawcy, który je wymyślał, a nie stricte trzymając się literalnie literek, przecinków, wiesz, i interpretacji z danej epoki, w której to prawo się stosuje. Dobra, nie? No to na przykład strasznie się nie nosi ubranie z dwóch różnych nici. To jest cytat z Grabixa z czatu. No i masz tam taki faktycznie przepis, że nie wolno nosić ubrań z dwóch różnych tkań, nie? No i o co chodzi? Jaki jest duch tego przepisu? Podrażnienia skórne. Uczulenie. Nie no, noś ciekawe, z lateksu, nie? I bawełny. Wszystkie majtki bym musiał sprzedać. No, i teraz idziesz do sklepu i tylko 100% bawełna się liczy, bo inne już nie odpadają. No, a jak na drugi jest jakiś koniec świata. Dobra, słuchajcie, ostatnie 10 minut, bo już długo nikt nie dzwoni. My sobie tutaj trzymamy dziewczynę, bo lubimy dziewczyny, mamy dlatego żony. No. Trzymamy sobie dziewczynę, ale jak ktoś inny zadzwoni, to ją tutaj łanie i podziękujemy, ale jak na razie sobie ją trzymamy, chyba że będzie chciała pójść, to może i zawsze. Nie trzymam jej tu siłą. Więc przypominamy, że macie ostatnią szansę, żeby zadzwonić. 222-195-159 i Achim przypomni, jaki na Skype jest nick, bo mało mówisz tutaj. To enklawa.net. Enklawa.net. Z każdego miasta na świecie. To sobie skoro kończymy powoli, bo tutaj do tematu tego prawa nie dojdziemy dzisiaj, ale możecie popisać, co wy o tym myślicie w komentarzach, nie? Bo ja chciałbym tak życiowo o tym pogadać, no. Życiowo. A wiecie co? Ja mam taki pomysł, jeśli mogę się wtrącić, no. bo słuchajcie, no czasem jest tak, że trzeba jakiś temat sobie przygotować, wymyślić. Może zróbmy tak, słuchacz, który zadzwoni,
to może zadzwonić z propozycją tematu na przyszły tydzień. O, to byłoby super. No. Możecie też, jeśli... No to już wam teraz dam ułatwienie i pewnie nikt nie zadzwoni, ale potem wiem, że większość osób tego słucha. Z osoby, które nie są na czacie, a słuchują to potem offline, napiszcie nam też w komentarzu pod audycją. To też będzie dla nas wskazówka, nie? Albo na fejsie pod postem z audycją, to też będzie super. No. Ale priorytet dałbym tym, którzy zadzwonią i powiedzą, na następny tydzień zrób ta temat X. No pod warunkiem, że będzie jakiś ciekawy, nie? A jakim warunkiem? Nie ma warunków. Po prostu, wiesz, życie pokaże. No, tutaj na czacie już ktoś pisze masturbacja. No, ale co, nie liczy się jeśli na zadzwonisz, to wtedy będzie się liczyć. To oznacza, tak, że to jest dla ciebie ważne. A jak nie zadzwonisz, to uznajemy, że nie. Znajdziemy wtedy eksperta od masturbacji i zaprosimy go do następnej audycji. Tak, będziemy sobie z nim gadać. Okej, okay. To ja bym chciał ostatnie 8 minut poświęcić tutaj debiutantowi, Achimowi. Achim, przeżyłeś 2 godziny na antenie. Tak, wziąłem sobie do serca to takie przysłowie biblijne: skorzy do słuchania, mniej skorzy do mówienia. Albo milczenie złotem, nie? Albo milczenie złotem. Teraz będzie się wydawało, że jesteś Biblii. Mądry. Tak. I że rozważam to, co mówicie tak dogłębnie i nie chcę pochopnych wniosków wyciągać. A jak się czujesz w roli prowadzącego? Przeraża cię to, czy nie przeraża już? Na razie jeszcze nie prowadzę, więc... No to dobra, w roli nadającego. Jest spoko, ale jest to stresujące troszeczkę. Co cię najbardziej stresowało? Co sobie ludzie powiedzą. Potem? Tak. Udostępnisz tą audycję na swoim profilu facebookowym? Czemu nie? Czemu nie? Słuchajcie, właśnie, audycja dopiero się rozkręca. Pytam tutaj przede wszystkim ludzi, którzy prowadzą, no bo wiecie, no powinniśmy się nie wstydzić tego, co robimy, nie? Powinniśmy być jawni tam zawsze, jak robimy coś, no to czemu mielibyśmy to ukrywać? Ale mamy też prośbę do was. Udostępnijcie tą audycję gdzieś dalej. Podzielcie się z innym. Powiedzcie, że jest takie miejsce, gdzie można sobie przyjść i pogadać o Bogu. Bardzo często, wiecie, ludzie wstydzą się coś zapytać, bo... No, są osobami, które są rozpoznawalne w jakiś sposób, tak? Jak się idziesz na przykład do konfesjonału, to cię widać tam przez te dziurki, wiadomo, kto przychodzi. Jeśli mieszkasz w małej miejscowości, to i tak każdy wie, kto u tego księdza był, nie? I o czym z nim gadał, przynajmniej ksiądz wie, już może być głupio. A tutaj możecie zadzwonić, wymyślić sobie fikcyjny nick, albo nawet kupić jakąś kartę za 5 zł tam startową, zadzwonić całkowicie anonimowo. No już naprawdę się ktoś wstydzi kompletnie, to na nich sobie głos zmieni jakimś syntezatorem. Niech tu zadzwoni i pogada, nie? O tym. Po to tutaj jesteśmy, po to są te dyżury, żebyście mogli z nami tutaj pogadać wieczorami. A poza tym, Huber, nie wiem czy wiesz, ale na wsiach jest taki prosty cheat, że jak jest tam jakieś święta i już tam trzeba iść do tej spowiedzi, to wyjeżdża się do wsi obok albo do miasta obok i tam się idzie do spowiedzi. Tak? Na co myślałeś? Nie wiem, no nigdy nie musiałem grać w te gry polityczne. Tak no właśnie. Się... Ale słuchajcie, ja mam jeszcze jedną rzecz. Chyba przegapiliśmy coś bardzo ważnego. Mianowicie, że coś się wydarzy w maju. No tak, tak. Już zrobiliśmy posta. To opowiedz, Tomku. Ja chciałem tylko powiedzieć, bo trochę nie jestem na czasie. Miałem ostatnie 2 dni bardzo zajęte zarybianiem stawów, ale wiem już teraz, że 13-15 maj, czyli za niecały miesiąc w Katowicach, bo jak to się nazywa oficjalnie? Silesia Odwyk Camp. Silesia Odwyk Camp, tak. A tak naprawdę to jest wystawa Biblii połączona z koncertem bachowskim, który robi W34, którego mogliście znać z bloga z Odwyku i jako prowadzącego zeszłą audycję. Słuchajcie, no mamy super program. Jest na profilu facebookowym ankieta, którą możecie wejść i wypełnić. Macie tam nawet wizy na Szczelnicy. Mogę was tutaj zachęcić do tego. Jeśli klikniecie, że chcecie zmopować na Szczelnicę, to na przykład możemy pojechać raz na Szczelnicę. Ja chcę. No to jest ankieta na fejsie, więc wejdź i wypełnij. Mogę wam powiedzieć, ile osób już wypełniło ankietę. Tutaj zdradzę jakieś kuluary nasze. Wchodzę już do panelu administratora ankiety. A ja dodam w międzyczasie, że jeśli słyszysz o Wojtku W34, to możesz zadzwonić i zareklamować. Tak. I tutaj mogę wam powiedzieć, to będzie. Będzie Mac Maciek ze Szczecina, będzie Klaudia, Oskar, Marlena, Skalagrim, będzie Ola, będzie Kasia, będzie Seto i będzie Kuba Wąsek. I to są osoby, które już powiedziałem, że będą, plus będzie jakieś 20 osób z Katowic na pewno. Więc już nas jest 30 osób, więc chodźcie, przyjeżdżajcie tutaj. Ej, a może wrzucimy link do
ankietę tutaj. To wrzuć. Nie umiem go znaleźć. Wchodzisz na Face'a, to ci wyślę tutaj na tym, na Skype'ie, a to wrzucisz tam. Dobra, to co, kończymy? Nie, jeszcze mamy 5 minut, Hubert. Może jeszcze ktoś zadzwoni. Ostatnia szansa. Ostatnia szansa na temat o masturbacji. Agnieszko, może ten, może tobie podziękujemy. Bardzo fajnie się z tobą gadało. Natomiast być może jakiś dżentelmen na przykład nie dzwoni, bo mówi, kurczę, no wtedy wywalę Agnieszkę i będę hamem. Tak, my jako niedżentelmeni. Także ja biorę to na siebie, to bycie ja hamem. Ja sama wywalę, okej? Okay? Sama się bardzo wywalę. Ci dziękuję i zadzwoń znowu, dobra? Pa! Pa, pa. Poszła Agnieszka, nie ma jej znań. Dobrze, także mamy wolny slot. Jak ktoś jeszcze ma ostatnie 5 deko odwagi w ostatnich 5 minutach. 3 minuty. 3 minuty. Odliczamy do końca. Słuchajcie, ja w tym czasie, jak tutaj sobie gadamy i czekamy na kogoś, to przeczytam wam, jakie są atrakcje. Chcecie wiedzieć, jakie są atrakcje? To ja tu przeczytam. Przeczytam, jakie są. Są nawet sprawy finansowe tutaj poruszone. Na przykład, jeśli nie masz kasy, to napisz, że nie masz, to ci się ktoś zrzuci. Ostatnio, jak robiliśmy Odwyk Camp, to pamiętam, że było więcej chętnych do pomagania niż osób potrzebujących. To było ciekawe. No, superowa sprawa. Okej. Okay. Sprawy programowe. Interesują mnie i chcę zaliczyć takie proponowane imprezy. Wybierz maksymalnie 3 opcje. Prywatny koncert w piątek. Odwykowa kolacja w piątek. Późne śniadanie w sobotę. Udział w warsztatach. Wspólny obiad w sobotę. Zwiedzanie Muzeum Historii Komputerów i Informatyki. Zwiedzanie Muzeów Śląskich. Długi spacer po pięknym Śląsku. No dobra. No i jest teraz zielony. Okej. Okay. Spacer po Katowicach. Wycieczka samochodem po Śląsku. Hałda, Kopiec, Park. Publiczny koncert w sobotę. Wejście na wieżę spadochronową 50 metrów ryzykowne i zobaczenie Katowic z góry z Hubertem. Strzelnica. Naboje około stówki. I tutaj bym jeszcze dopisał wycieczki rowerowe. I na koniec zadzwonił słuchacz, to jak odbieram. Cześć, odważny człowieku. Cześć. Cześć, witamy cię. Ej. Zdecydowałem, że jeszcze się przełamię i zadzwonię do was. Super. Dzwonię drugi raz, ale i tak jest jeszcze stres. Zawsze jest stres. Ja słyszałem, że Martin Kuga, jak dzwonił do audycji, to się stresuje. No tak, i wtedy trochę... Głupoty chyba gadałem, ale... Co, ty nie, fajnie ale... było. Może być, może i tak. W ogóle chciałem nawiązać do tych zmian, o których mówiliście ostatnio w tej audycji, mhm. Bo ja jestem na takim etapie życia, że już niedługo matura i będę musiał, jak będzie przede mną jakaś zmiana, no nie wiem, może studia albo praca i właśnie jeszcze szczerze o tym dużo nie myślę. Myślę, że to samo jakoś przyjdzie, co mam robić. Wy co o tym myślicie? Jak u was wyglądała to? Jak u was to wyglądało po tej szkole? Ja miałem ciekawy kierunek, bo ja miałem wylądować w Krakowie. Skończyłem matematykę rozszerzoną i celowałem w akustykę. Poszedłem do pracy i zostałem grafikiem, więc zupełnie całkowicie odwrót sytuacji, nie? Więc może być różnie, jak znajdziesz pracę i się okaże, że ją polubiłeś, to może być różnie. A miałem tylko się na wakacje zatrudnić. Ja tak myślałem trochę o studiach, ale jakoś tak doszedłem do wniosku, że nie są aż takie korzystne, kiedy się nie ma jakiegoś określonego celu, a zdobyć tylko papierek to w sumie trochę bez sensu i 3 lata nauki to też tak trochę można zmarnować czas. A z czego zdajesz maturę? Ja jestem na techniku informatyku, na kierunku i zdaję maturę, znaczy rozszerzam sobie z informatyki i z niemieckiego. To takie dziwne trochę, ale jakoś ten niemiecki zawsze mi dosyć łatwo wchodził, to mówię, czemu nie. A lubisz programować? Albo bawić się właśnie, w kodowanie? Właśnie, jeśli chodzi o programowanie, to aż nie za bardzo, szczerze, już prędzej, jeśli chodzi o tą maturę z informatyki, to wolę tam w tym Excelu nawet zadania z programowania wolę rozwiązywać. Programowanie jakoś nigdy mi nie wchodziło, tak. Czy może jesteś lepszym analitykiem niż programistą? Być może. Mhm.
Zawsze ten, możemy ci tutaj zaprosić do inkubatora, jak zresztą wszystkich. Teraz mam akurat pełny skład, ale tutaj możemy was zaprosić. Jak ktoś jest programistą albo chciałby spróbować programowania, to zawsze może tam do nas napisać. O. A Nikse, a co nam szkodzi? Będzie jeszcze więcej chrześcijan. A co? Pewnie. I tyle. A nie macie, dobra zmiana. A nie macie analityków w inkubatorze? Nie mamy. Mamy jednego, potrzebujemy więcej. Mm-hmm. Jak ktoś ma ochotę, to chodźcie. Nie, ja jeszcze nawet nie wiem dobrze, na czym polega ten inkubator. Musiał trochę tam ogarnąć. To zaraz, bo tak prywatnie pogadamy. Zdradzę ci w sekrecie, że my do końca też jeszcze nie wiemy. Ale w każdym razie chcemy, żeby ludzie, którzy wiesz, mają jakąś pasję do programowania, do spraw związanych z informatyką, mogli to pokazać w sposób taki, wiesz, fajny dla wszystkich i żebyśmy nawiązali jakąś taką nić, wiesz, porozumienia, współpracy, bycia fajnego ze sobą, wtedy się dużo lepiej w ogóle coś robi, nie? No, bo to można jakieś projekty zrobić, a mamy takie parę projektów. A projekt chcieli u nas dostatek, tak? Tak, na przykład stado. A, ale o stadzie się za niedługo więcej dowiemy. Duch stada już na to już dawno. Nic nie mówiłem, póki nie ma. Dobra, słuchajcie, to co, kończymy audycję, jest 23.02, ale nim zakończymy, to Przemek, jako że zadzwoniłeś i miałeś jaja, to czy masz jakiś temat, który chciałbyś, żebyśmy się przygotowali za tydzień specjalnie dla ciebie? A ja nie wiem, no. Tak jak ktoś wspomniał o tej spowiedzi na wsi, to nie wiem, może spowiedź taki luźny. Bo to czasem ciekawe rzeczy na spowiedziach można To czekaj, spowiedź, czy bardziej myślisz o gadaniu z księdzem, czy o wyznawaniu grzechów? Czy jakoś tak, wiesz... Można tak do ogółu to podpiąć. A co cię interesuje? Jaki aspekt tego? Wiesz, w takim sensie, że co ciebie w tym interesuje? Jako ty. Nie wiem, ja tak luźno rzuciłem i nie wiem, w ogóle... znaczy, nie miałem jakiegoś konkretnego pomysłu, taki, który byłby pewnie ciekawy. Okay. Nie wiem. Tak jakoś, nie wiem, czasem różne śmieszne rzeczy się dzieją, bo na przykład... Mój kolega opowiadał o tym, że on ma dziewczynę i on tam z nią współżyje, że tak powiem. I ksiądz się pyta często, jak on mu wyzna, że współżył z dziewczyną, to ksiądz się pyta go... Jak było? Nie, się pyta, czy razem mieszkacie. A jeśli mówi, że jakby odpowiedział, że mieszkają razem, to ksiądz nie może mu tego udzielić odpuszczenia grzechów, jeśli nie mieszkają razem. Czyli mieszkanie razem jest grzechem nieodpuszczalnym, ale stosunek pozamałżeński jest jak najbardziej grzechem odpuszczalnym. Czyli są prawie małżeństwo, bo już wszystko mają razem. Mieszkanie razem, wspólne finanse, to lepiej po prostu puszczać się jednorazowo, to wtedy jest odpuszczane, jak wiesz, już... No, ma to sens. Tak podobne jest. Tam chyba chodzi o premedytację, że skoro coś zrobiłem i tworzę sobie warunki, które pozwalają mi to znowu zrobić... To nie jest fajne, nie? A tego nie wiemy, bo może jakaś statystyka finansowa mówi o tym, że ci to lepiej płacą, a ci gorzej, więc tu ja bym nie szedł w to. Natomiast przypowiem wam tylko z życia sytuację, że jak moja żona też się nawróciła w wieku tam też 18 lat i mieszkając w domu katolickim, to babcia, że tak powiem, nieżyjąca już za każdym razem mówiła, a ty nie chcesz chodzić do kościoła, bo ty się boisz iść do spowiedzi. Ja raz w życiu byłem w spowiedzi, ale to z kamerą byłem. No, nawet nagrałem. Możecie znaleźć na Odwyku w którejś z audycji. To chyba tam się jakoś się nazywa, nie pamiętam jak. Ja kiedyś chodziłem do spowiedzi, to też takiego stresu zawsze miałem. Przychodzę i ksiądz się jeszcze mnie pyta, czemu ty się tak stresujesz? Ty do kościoła pewnie nie chodzisz, bo tak stałeś i się patrzyłem na ciebie i wiesz, się mnie wypytuje, czemu ja taki zestresowany, czego ja się boję i tak mnie jeszcze bardziej mnie zestresował. Już nie wiedziałem, co mam powiedzieć generalnie, ale tak z takim zarzutem do mnie wyjechał, że ja, no to naprawdę, to, jeśli o to chodzi, to są takie traumatyczne czasem przeżycia, można nabyć czas powiedzi, że to jest... A chodzisz jeszcze do spowiedzi? Nie, już nie widzę sensu. Odkąd tak zacząłem sobie słuchać Martina i ten Odwyk cały odkryłem, to trochę mi się zmienił światopogląd i te jakby myślenie na te tematy.
No dobra, no to człowieku wolno od spowiedzi, pomyślimy o tym, czy zrobić temat, skoro już ci nie dotyczy. To jak nie znajdziemy nie, lepszego, to ruszymy do spowiedzi, ale coś w przypadku znajdziemy. Myślcie coś lepszego, lepiej. Dobra. Chyba tak zrobimy. No. Bo cię nie dotyczy, to po co? Okej, okay, no tak. Dobra, no to słuchajcie, 23.06. Oficjalnie informujemy was, że audycja radioaktywnych, druga dobiegła końca. I teraz na koniec, tradycja jakaś musi być, mamy pewne swoje tradycje. A tradycją tak. jest co? Wiecie, jaka jest tradycja? Nie. Przyboje. Nie wiecie? No to ja wam teraz pokażę, jaka jest tradycja. Tutaj, gdzie to jest. Masakra, teraz moja martuszka, a martuszy katalog mi się zamknął. Szybko! Powiedzcie coś tutaj. Jakiś dżingiel rozumiem, że teraz jest poszukiwany. Tak. Dżinglu, objaw się. Mam. Mam, puszczam, więc to. Poczekaj. No to co, papa? Już puszczam, tak, poczekaj, już zaraz, moment, dajcie mi ten. Amator radiowiec. Już. Papa za 5, papa za 4. 3, 2, 1, żegnamy się. Cześć. Pa. Margociu, zaśpiewaj mi coś. Dobrze, to będzie piosenka z ogonkiem. Z ogonkiem? Wiewiórka i lisek i zając futrzane ogonki mają. Tylko Biedronka nie ma ogonka. Biedronka nie ma ogonka, nie ma ogonka, Biedronka. Koguty, bociany i wrony, pierzaste mają ogony. Tylko Biedronka nie ma ogonka, nie ma ogonka, Biedronka. Tylko Biedronka nie ma ogonka, nie ma ogonka, Biedronka. Krokodyl i ryba z pomocą ogona pływa. Tylko Biedronka nie ma ogonka, nie ma ogonka, Biedronka. Chociaż Biedronka nie ma ogonka, a? Ma za to piegi od słonka. No ładnie. Lubisz Biedronki? Lubię, są takie czerwone i mają piękne kropki.